Widzę Fredrum 39, z nami jest Bartek Pawłowski, czyli tak jak było wcześniej napisane, człowiek, który jest w bardzo dobrej formie, który ciągnie ten wózek w ofensywie łódzkiego Widzewa. Zapraszamy Was oczywiście do zabierania głosu, do zadawania pytań naszemu gościowi, oczywiście do jak największego udziału w tej rozmowie. I no i co, myślę, że jeżeli jest Sławek, jeżeli jest Bartek, jeżeli jest Błażej, to możemy powoli zaczynać, także zapraszamy. Oczywiście prosimy o udostępnienie tej transmisji. Widzę, że jest nas dosyć sporo, także Bartek, wzbudza duże zainteresowanie, chyba największe pośród wszystkich kibiców Widzewa. Przepraszam, piłkarzy, którzy byli dotychczas, przepraszam. Cześć, witam wszystkich. Kibiców też tak można powiedzieć. No też tak można powiedzieć. Ja oczywiście o kibicach, ale oczywiście jak patrzę tutaj po frekwencji, to chyba zapowiada się na rekord frekwencyjny, jeśli chodzi o piłkarzy, także wybór na pewno bardzo dobry. Także jeszcze raz witamy. Oczywiście tutaj formułka Sławka na temat udostępnienia, to ja też to powiem. Prosimy o udostępnienie, oczywiście o polubienie i jak największy udział w dzisiejszej transmisji. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo pytań, a na pewno osoba ciekawa, tym bardziej, że dużo się dzieje ostatnio wkoło Bartka, jeśli chodzi o ofensywę Widzewa. W sumie tylko on chyba jest na razie że tak powiem, w dobrej formie i także na pewno będzie o czym pogadać. Także dobry wieczór wszystkim. Zaczynamy. No to ja takie pierwsze pytanie. Co tu się stało, Bartek, z tą Wartą? Bo widać było, że chyba ktoś tam się okradł z dwóch, trzech asyst. Miałeś bardzo dużo dobrych dośrodkowań, wręcz można powiedzieć z takich sytuacji prawie stuprocentowych, a na pewno ze dwie to były takie setki. Starałeś się jak mogłeś, dwoiłeś, troiłeś, ale nie wyszło. Gdzie widzisz powód, największy powód tej porażki? Bo jednak no, każdy się spodziewał, że po takim meczu jak z Legią, do którego na pewno sobie przyjdziemy, ale każdy liczył, że no, mecz u siebie z Wartą przy pełnej publiczności pewnie będzie łatwiejszy, chociaż też dużo ludzi twierdziło, że jednak będzie trudniej. To ten taki trochę podobny schemat jak po tych derbach z UKS-em, gdzie przegraliśmy następny mecz. Tutaj też wypompowaliśmy się na Legii i no i dostaliśmy, w sumie przegraliśmy ten nasz zasłużenie. Jaka jest twoja opinia na temat tego spotkania? No ja tak drogą wstępu, komentując tą opinię, powiem, że z mojej perspektywy już przed meczem spodziewałem się, że to będzie, jeżeli chodzi o sposób gry, to będzie najtrudniejszy mecz z meczów, które graliśmy dotychczas w tej rundzie. I tak też miało to miejsce w zeszłej rundzie, jak graliśmy z Wartą. Z prostego powodu, grają dokładnie tak samo jak my, kryją jeden na jeden, obrońcy wybiegają za piłkarzami ofensywnymi nawet 30 metrów w głąb środka boiska, dość mało miejsca jest, więc my jako zespół, który w ostatnich meczach przyzwyczajał do tego, że potrafiliśmy kreować tych sytuacji sporo, no w pierwszej połowie mieliśmy spory problem z tym, żeby znaleźć jakąś pozycję do strzału nawet sprzed pola karnego, a już tym bardziej w polu karnym. No chyba najlepsza sytuacja z tego, co kojarzę, to był rzut wolny, który gdzieś tam Dominik wziął na siebie, podprowadził piłkę, sfaulowali go i ja do tego wolnego podszedłem. Potem dłuższy fragment, że gdzieś ten mecz był trochę szarpany, no i nieudana, można powiedzieć, troszkę wyjście z przerzucie rożnym, złapanie na pułapkę offside'ową z relaka. On idealnie został w linii. Nie wiem, czy on tak chciał, czy trochę też był tym zaskoczony, no ale wykończył świetnie. No i ten mecz był troszkę ustawiony na korzyść Warty, bo oni już mogli się troszkę cofnąć i zagrać z kontry. Na pewno łatwiej się gra w Warcie z kontry niż w ataku pozycyjnym, więc było to zdecydowanie łatwiejsze dla nich. No co, w drugiej połowie poszliśmy już troszkę bardziej, powiem tak, ryzykownie. Gdzieś tam jakieś zalążki kontrataku Warty próbowali coś z tego zrobić, no ale gdzieś to było w miarę szybko tłumione i w momencie, kiedy już dochodziliśmy do sytuacji, zaczęliśmy stwarzać zagrożenie już regularne, siedzieliśmy na nich, no to straciliśmy piłkę koło naszego pola karnego i strzeli nam drugą bramkę i to już był taki moment dość trudny. Na pewno przyzwyczailiśmy też kibiców w ostatnich spotkaniach do tego, że odrabiamy w 10 minucie wynik, ale Warta tych błędów nie popełniała na tyle, żebyśmy byli w stanie im tą bramkę szybko wbić, chociaż mieliśmy z dwie, trzy niezłe sytuacje rzeczywiście w drugiej połowie. Na pewno wielu kibiców nazywa takie sytuacje stuprocentowymi, ja bym tak daleko nie wychodził, ale na pewno były to dobre okazje i dobry zespół, dobrzy piłkarze powinni chociaż jedną z tych sytuacji wykorzystać. No ja przede wszystkim mam na myśli chociażby to uderzenie
Terpiłowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Tam takie zagranie na przyłożenie nogi. Praktycznie to, co zrobił zawodnik Warty, to właśnie nie zrobił Terpił i tutaj z tego na pewno powinna być bramka. Chyba Zjawiński też miał sytuację, gdzie też po twoim dośrodkowaniu ta piłka nie wpadła do bramki Hansen. Także tych sytuacji ogólnie było bardzo dużo i wydaje się, że tak jak przegraliśmy 2-0, to przy troszkę lepszej skuteczności ten mecz równie dobrze mogliśmy nawet i wygrać. Także szkoda tego meczu, ale nie masz wrażenia, że coś jednak jest po tych takich ważnych klasykach dla nas, po tych takich spotkaniach ważnych dla kibiców, gdzie ta drużyna się mocno nakręca. Było tak samo po derbach, teraz jest po Legii. Wydaje się, że mamy duży problem z tym, że po tych spotkaniach może nie to, że nie potrafimy wejść na równie wysoki poziom, jak choćby grając w Warszawie, czy właśnie na UKS-ie, gdzie strzeliłeś zwycięską bramkę, ale jednak wydaje się, że te mecze nas bardzo dużo kosztują i później te następne spotkania są dużo słabsze i to może nie jest reguła, ale jednak kolejny raz się to potwierdza. Znaczy, no tak, no zgodzę się z tobą co do tego, że sytuacje były do tego, żeby bramki strzelać w tym meczu i uważam, że w piłce nożnej opinia o meczu jest kreowana na bazie wyniku i gdybyśmy strzelili dwie bramki i byśmy zrobili to 2-2 i wszyscy by mówili, jaki fajny mecz Widzewa, no dzisiaj mimo tego, że mieliśmy sytuacje dużo lepsze od Warty, bo uważam, że były dużo lepsze i było ich więcej, mecz przegrywamy i no i siedzimy w takiej bańce trochę takiej euforii polegijnej i takiego przytłoczenia, takiego, nie wiem, powiedzmy sobie to tak troszkę mocniej, wkurwienia, że przyjeżdża Warta i jest to odbierane jako zgubienie punktów. No nie sposób się z tym nie zgodzić, bo gdzieś na pewno musimy zdawać sobie sprawę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i kibic Widzewa to jest wymagający kibic, bo tutaj nie wystarczy wygrać po prostu 1-0 po brzydkiej grze. Tutaj przychodzą ludzie, chcą zobaczyć po prostu dobrą piłkę, chcą zobaczyć zaangażowanie. Jest to kibic wymagający, jest to duża grupa kibiców. No i z naszej strony trzeba gdzieś też grać dla kibiców, więc to widowisko musi być na pewno na wysokim poziomie. Ja sięgając pamięcią do meczu z ŁKS-em uważam, że to był nasz słaby mecz, jeżeli chodzi o to, jak się zaprezentowaliśmy wtedy, UKS był lepszy od nas. Tam te trzy sytuacje takie naprawdę to były sytuacje top, jeżeli chodzi o UKS do momentu strzelenia gola, więc jak gdybyśmy tam ten mecz przegrali 3-0, to byśmy wrócili pewnie z głową w dół, ale nie moglibyśmy tam za bardzo wtedy sobie mieć pretensje do tego wyniku, bo dopiero tak naprawdę ta bramka to była chyba taka najlepsza nasza sytuacja w tym meczu i od razu wykorzystana, a to już była 80. minuta. Więc no, są takie momenty, że masz jedną, strzelasz jedną, są takie momenty jak mecz z Wartą, że masz trzy i nie strzelasz żadnej, no i wiadomo, jak jest się topowym zespołem, to się wykorzystuje, co się ma. Na dzień dzisiejszy w Polsce Raków jest do bólu skuteczny, bo ilość sytuacji, biorąc pod uwagę wynik, jaki kreują, jest na pewno mniejsza niż mi się wydaje Widzewa, ale to świadczy o tym, że jest jeszcze pewne pole do poprawy. No właśnie zgadzam się z tobą, Bartek, cześć w ogóle z Izu z tej strony. Zgadzam się z tobą, że jak to pięknie ująłeś, że wynik kreuje spojrzenie na mecz w Polsce. I takie są fakty niestety. Myślę, że jednak mniejsza część kibiców patrzy na te stwarzane sytuacje i tak dalej. Czasami ludzie są zadowoleni, gdy tam nic nie idzie, ale wpadnie jakiś farfocel przysłowiowy w 90. A to, że gdy masz tam, nie wiem, trzy słupki, cztery poprzeczki, a przegrałeś po jakimś strzale życia przeciwnika, to jest czasami inaczej odbierane. Natomiast tak jak wspomniałeś, my tych sytuacji kreujemy bardzo dużo na wiosnę. I co jest według ciebie problemem? Ta skuteczność to jest taka pięta achillesowa, jak byś ty ją zdiagnozował? Jednak trochę już w tej piłce siedzisz, w tą piłeczkę grasz i jak byś to zdiagnozował? Czy to tylko kwestia tego, że mamy, nazwijmy to, ubogą konkurencję w linii napadu, czy według ciebie jest coś jeszcze? Znaczy ja powiem tak, no, jeżeli dotykając linii napadu, to jeżeli chodzi o trening, to ja bym tutaj nie doglądał w ogóle się jakichś problemów. Moja perspektywa jest taka, że my wracając z obozu z Turcji, gdzie trenowaliśmy cały czas na trawie, wróciliśmy do meczu z Pogonią, nie odbyliśmy jednostki na trawie, trenowaliśmy tylko na sztucznej.
Teraz też przed meczami raz w tygodniu wchodzimy na trawę i trenujemy na sztucznej. Ja powiem brutalnie z mojej perspektywy, ja kopiąc na sztucznej to kopię jak paralityk tą piłkę czasami, bo to zupełnie jest inny sport trochę i inaczej ta piłka się zachowuje. To samo inaczej piłkę oblicza obrońca, która piłka kozuje przed nim na trawie czy na sztucznej. Jesteśmy chyba jednym z niewielu albo jedynym zespołem, który jeszcze ma problemy z dostępem do boiska trawiastego i wydaje mi się, że no gdzieś to może jest płytkie i głupie usprawiedliwienie, ale, no ale samo kreowanie sytuacji polega na tym, żeby rozumieć grę i grać i stwarzać, robić pewien ruch. My to robimy i to nie ma znaczenia, ale sposób gry, no to mimo wszystko nawierzchnia ma tutaj coś do tego. No ja się w pełni z tobą zgadzam. Jak ktokolwiek kiedyś grał w piłkę na sztucznej trawie, na naturalnym boisku, to tak jak powiedziałeś, dwie inne dyscypliny sportu, to jest kosmiczna różnica. Piłka zupełnie inaczej chodzi, dużo szybciej, odbija się inaczej. No wszystko jest inne tak naprawdę. Natomiast powiem ci, że po tym meczu w Warszawie myślałem, że ten worek nam się rozwiązał, bo jednak na trudnym terenie potrafiliśmy fajne sytuacje kreować. Natomiast po tym meczu z Wartą trochę znowu przygasłem i mówię, kurczę, no cały czas mamy ten problem. Może faktycznie brak tej naturalnej trawy to jest duży problem. Ja też wychodzę z tego założenia, że jednak takie przechodzenie i to też dla zdrowia waszego piłkarzy to nie jest absolutnie dobre. Natomiast może pogadajmy trochę o tobie, tak? Skupmy się na tobie. Wiesz co, ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że są piłkarze, którzy wyglądają fenomenalnie, wyśmienicie, bardzo dobrze w określonych środowiskach, w których grają. Czasami piłkarz, wiesz, gra w jakimś klubie, wygląda średnio, idzie do następnego klubu, wygląda słabo, w jeszcze jednym przeciętnie, a idzie do klubu X, powiedzmy, i wygląda super, tak? No ty w Widzewie, do Widzewa masz teraz drugie podejście. Za pierwszym razem wyglądałeś bardzo dobrze, teraz wyglądasz fenomenalnie. Chyba pasuje ci tutaj to, że wróciłeś na te swoje rodzinne łono, że tak powiem. To jest chyba twoje naturalne środowisko. No i wiesz co, ja też tak uważam, że jest coś takiego jak trafić w odpowiednie miejsce o właściwym czasie, taki powiedzmy timing nazwijmy to, jak się popularnie na to mówi. No i działa to chyba gdzieś tam, nie wiem czy na czym to się tak bardziej opiera. No wiesz, no musi być moment taki, że ktoś jest gdzieś potrzebny i jest pomysł na kogoś. No nie może być tak, że nie wiem, na przykład taki dość prosty, że piłkarz ofensywny idzie gdzieś do jakiegoś klubu i gra na obronie, więc to jest duże rozmijanie się jakby z sytuacją. Także mówię, no gdzieś jakbym grał na pozycji, na której bym się nie odnajdywał, albo która nie sprawiałaby mi przyjemności, to ten performance, ta jakość, to wygląda to zdecydowanie gorzej. I to potem może ktoś sobie jakieś dopowiada opinie, że komuś się nie chce, ktoś się nie stara, ktoś coś tam jest najemnikiem, nie za bardzo. Myślę, że na każdego po prostu musi być pomysł, żeby wykorzystać kogoś, czy to tam gdzieś tam, nie, w jakiejś robocie, czy nawet w sporcie, czy w piłce nożnej, to myślę, że wszędzie wygląda to podobnie. Ja tak sobie patrzyłem po statystykach, jeżeli chodzi o całą twoją karierę, to jest duża szansa na to, żeby właśnie w Widzewie w tym sezonie te liczby były pod każdym względem najlepsze, bo chyba tylko w Zagłębiu były statystyki podobne z tego, co widziałem. Natomiast tutaj jeszcze zostało sporo kolejek, 7 bramek, 3 asysty, jest na to szansa, jak się na to zapatrujesz, bo wydaje mi się, że no, patrząc na twoją formę, patrząc na to, ile widzę w sytuacji sobie kreuje, to zapowiada się na to, że to będzie sezon, w którym strzelisz najwięcej bramek, jeśli chodzi o najwyższe poziomy rozgrywkowe. No tak, no sięgając pamięcią do Zagłębia, to tam miałem drugi sezon w Zagłębiu, to miałem sezon, który w całości chyba obyło mi się bez kontuzji i grałem regularnie i grałem na swojej pozycji. Widzewie też oprócz w tym sezonie chyba dwóch meczów, które opuściłem z powodu na uraz w pierwszej rundzie i potem gdzieś trochę ten rytm zgubiłem, bo miałem początek całkiem niezły. Potem gdzieś tam na tym Lechu się trochę rozjechałem, do połowy dobiegłem, ale już w połowie już sam poprosiłem o zmianę i z Krakowią, z Mielcem chyba. I z Rakowem z ławki wszedłem, to potem tak, gdzieś troszkę musiałem znowu wskoczyć w te swoje piłkarskie buty. No tak, no fakt jest taki, że 7 bramek, 3 asysty, no wszystko wskazuje na to, że jeżeli obyłoby się bez kontuzji, to jest duża szansa, żeby ten dorobek swój z Zagłębia poprawić. No No właśnie, właśnie, Bartek.
Co tylko, przepraszam cię jeszcze bardziej na chwileczkę. No właśnie, co tylko potwierdza, że to jest twoje naturalne środowisko. Ten Widzew to jest twój klub, tutaj gdzie najlepiej się czujesz, gdzie najlepiej zdecydowanie wyglądasz. I powiem ci teraz, uderzę może w inne tematy, bo widziałem takie nostalgiczne zdjęcie, gdy idziesz z synem po murawie Serca Łodzi po meczu z Wartą. I tak sobie pomyślałem, gdy opowiadałeś kiedyś, że tata wziął cię na pierwszy mecz na Widzew i tak zaczęła się przygoda z łódzkim Widzewem, twoja, kibicowska, a później piłkarska. To co, to trzecie pokolenie po włoskich powoli zagłębia się w meandry widzewskie, tak? Rozumiem. Nie, no wiesz, ja to mam młodego dzieciaka, no to tam dla mnie to fajnie, że może przyjść sobie tam pooglądać, ale nie zawsze mecz to w ogóle jest tam szczególnie wzbudza wielkie zainteresowanie bardziej, żeby co tam się dzieje naokoło. Ktoś raz odpali, ktoś pokrzyczy, albo gdzieś tam z jakieś dzieciaki latają, to on lata za nimi, więc na razie wydaje mi się, że trochę za młody, żeby wszystko poczuć, no ale w sami ścieżki, mówię, sam a kiedy jakiś mecz zobaczymy, coś tam ma, który kolor jest twój, komu kibicujesz, tak sobie siedzimy, oglądamy, więc w piłkę całkiem nieźle kopię, coś tam mu się podoba, zobaczymy, co z tego będzie. Dawaj Błażej, bo chciałeś się zapytać, także kolej na ciebie. Tak. Cześć Bartek. Ja chciałem się ciebie spytać, bo właśnie przed chwilą tutaj rozmawialiśmy o twoich liczbach, o twoich osiągnięciach indywidualnych w tym sezonie i powiedz mi, czy właśnie po tych sinusoidach, bo tak jak można przeanalizować swoją karierę, to było tak, że czasami było lepiej, czasami było gorzej. Natomiast czy to jest najlepszy Bartłomiej Pawłowski obecnie w karierze po prostu? Od tego czasu, od tego Bartłomieja Pawłowskiego, który jako nastolatek tutaj czarował kibiców Łodzi i wyjechał do La Liga. No, by tak było. No. Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby jakby nie sama metryka o ilość meczów Widzewie mi pikała, ale żebym też swoją grą, swoją postawą i swoim pobytem w klubie był w stanie gdzieś przekuć to na jakiś sukces dla klubu, który by się gdzieś tam, wiesz, identyfikowaliby się z tym ludzie, żebym ja też mógł się jakby poczuć, że nie bije swojego rekordu ilości występów czy statystyk swoich indywidualnych, tylko też, że mógł się jakoś przysłużyć, przełożyć to na wynik klubu. No i co? I wtedy to ocenimy, nie? Po czasie, jak to było, bo tak za wcześnie jest, żeby tak mówić o samego sobie, oceniać, ile tam tych meczów zagrałem. Też nie zagrałem jakiejś fenomenalnej liczby meczów dla Widzewa, mimo tego, że jestem gdzieś chłopakiem z regionu, jestem kibicem klubu od dziecka, to gdzieś, no gdzieś grałem też przez większość czasu, zdecydowaną większość czasu swojego sportowego w innych klubach, więc to mówię, no ocenimy po fakcie. Tak, a powiedz mi jeszcze tak, żeby sprecyzować bardziej to moje pytanie, czy ty się czujesz teraz obecnie w najlepszej formie, w jakiej byłeś od samego początku jakby swojej kariery? Czy jednak były takie momenty, kiedy fizycznie czułeś się lepiej, tylko tutaj po prostu na wzgląd na drużynę, właśnie na tą atmosferę, na tą historię twojego powrotu i tą całą otoczkę, która jest dostrzegana nie tylko przez nas kibiców, ale tutaj przez środowisko w Polsce ekspertów, tak, innych stacji, że po prostu no, to jest najlepszy Bartłomiej Pawłowski w swojej jakby karierze. No to jest pewnie coś, co nazywamy doświadczeniem, nie? Podejmowanie decyzji na boisku, umiejętność wyboru takiej sytuacji, takiego rozwiązania, które jest z najlepszą możliwością, z korzyścią dla zespołu. Wydaje mi się, że to jest kluczowe w piłce, bo no fakt jest taki, że lata lecą. Ja już nie jestem tak szybki, jak byłem kiedyś. Kiedyś zdecydowanie łatwiej byłoby mi iść na dużym dystansie w pojedynek szybkościowy z większością piłkarzy w Polsce. Może ze wszystkimi. Dzisiaj gdzieś tam, wiadomo, jeszcze potrafię depnąć, ale to już są też piłkarze, też nawet w zespole, którymi nie pozwalam sobie, żeby wejść zawsze w pojedynek szybkościowy, muszę podejmować inne decyzje, ale to gdzieś tam jest z tyłu głowy też właśnie może taka odpowiedzialność i jeszcze raz wrócę do tego doświadczenie, żeby gdzieś tam to przekładać potem na wynik. No i wydaje mi się, że na pewno decyzyjność w mojej sytuacji jest zdecydowanie lepsza, bo sam analizując spotkania, jak oglądam sobie po czasie, to widzę, że wybory, których dokonuję, to są raczej trafione. No właśnie, wspomniałeś o tym, że jesteś chłopakiem tutaj z regionu, jesteś tutaj jednym z nas, że tak to ujmę. I powiedz, bo generalnie jak ja patrzę na nasz Widzew na przestrzeni tam lat, zawsze mi brakowało właśnie takich chłopaków stąd, z którymi młodzi kibice mogliby się identyfikować. I
Czy to jest taka dla ciebie sytuacja, że na tobie ciąży jakieś takie brzemię, czy wręcz przeciwnie, czy to jest dla ciebie taka rzecz, która dodatkowo cię pcha i nobilituje, powiedzmy? Nie, wiesz co, wiesz, ja jakby potrafię z tym żyć, ja to czuję, wychodząc na stadion, ja to czuję, ja wiem, że ja tu się, to tak no, jak w piosence, tu się wychowałem, no nie mogę powiedzieć, że tu się wychowałem sportowo, bo się nie wychowałem w Lidze Wysportowo, ale tak powiedzmy jako kibicowsko, czy jako młody chłopak, to nawet moja babcia na tutaj, nie pamiętam, na Wilanowskiej chyba się nazywała ta ulica, dom miała, tutaj dwie ulice od stadionu Widzewa, to jak gdzieś tam jako młody chłopak, nawet na podwórku gdzieś tam się latając i kopiąc to gdzieś te reflektory, czy tam ten dźwięk ze stadionu czasami było słychać i to wszystko, co się działo, to wiesz, ja gdzieś tam w tym środowisku się wychowywałem, dlatego może ja mam troszkę inną reakcję, nie spala mnie stres gdzieś tam przy dużej publiczności grając w Widzewie. Też mam już swoje doświadczenia, już tych klubów trochę zwiedziłem, trochę pozmieniałem, byłem też postacią, brałem udział w transferach gotówkowych, gdzie płacono za mnie pieniądze, więc wiadomo, że gdzieś tam presja była wtedy, kiedy ktoś za ciebie płaci dużo pieniędzy, no to oczekuje pewnych rzeczy. Także ja nie mam z tym problemu. Nie wiem jak inni, wydaje mi się, że ciężej jest sobie radzić z tym, jak jest się młodym, ale im szybciej ktoś sobie z tym poradzi, tym będzie miało to potem lepsze przełożenie na formę na boisku. Fajnie. A powiedz jeszcze, czy na przykład ty sobie tak myślisz teraz, bo właśnie wspomniałeś wcześniej, że byś miał ochotę zapisać się w historii tego klubu czymś więcej. Czy ty masz duży apetyt właśnie na to, żeby tutaj w tym Widzewie zapisać się z złotymi zgłoskami i zostawić coś po sobie, jakiś konkret? Wiesz, jak to mówi legenda Widzewa Zibi Bonik, żeby coś tam do gabloty wstawić przysłowiowego. Czy ty jeszcze w ogóle myślisz o tym, żeby gdzieś ruszyć na wojaże, czy już po prostu tyle się w życiu już najeździłeś, że rodzina teraz i stabilizacja jest dla ciebie najważniejsza, no bo trochę tej stabilizacji w karierze pewno ci brakowało. Czy to już jest twoje miejsce? Wiem oczywiście, że pewno może być ciężko odpowiedzieć, bo wiadomo, że w życiu piłkarza wszystko jest płynne. Same te plotki, które krążą, Fernando z Portugalii ostatnio na meczu, więc kto wie, co się wydarzy, ale jak sobie, nie wiem, myślisz o tym, to właśnie jakie są twoje myśli na ten temat? No co, no ja potrafię powiedzieć, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo zawsze każdy sobie patrzy gdzieś, że o, tam jest fajnie, a nie docenia tego, co ma. Ja potrafię docenić to, co mam i tutaj gdzie jestem, w którym teraz miejscu, idąc dalej, nawiązując do tego. Wiesz co, ja też tutaj jakby ufałem ludziom, którzy są w Widzewie i to był też klucz, dlaczego ja wróciłem do pierwszej ligi, bo jeżeli chodzi o decyzję o podjęciu powrotu do pierwszej ligi, to wszyscy moi koledzy, powiedzmy, których tam gdzieś tam przez lata poznałem, czy tam gdzieś bliżej, czy dalej, to raczej odradzali mi przyjście do Widzewa do pierwszej ligi w zimę. Mówili, że wiesz, jest duże ryzyko, a co jak będzie kontuzja, nie będzie awansu, wiesz, wypadniesz z orbity i potem będzie ciężej, tym bardziej, że miałem kontrakt na stole, żeby znowu do Turcji jechać i też tam grać w niższej lidze za no, dużo większe pieniądze, kilkukrotnie, też grając o awans. No ale gdzieś tam z tyłu głowy rozmawiałem z żoną, trochę z ojcem, też właśnie z prezesem, z trenerem i gdzieś tam chodziło mi po głowie, że jakby czułem tą decyzję tutaj o przyjściu do klubu, jakby kierowałem się tak trochę bardziej sercem niż rozumem wtedy i nie była to dla mnie też jakaś decyzja, której się bałem, bo byłem na tyle pewny siebie, że jestem tak dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o moje przyjście ze Śląska. Byłem w świetnej dyspozycji fizycznej, mentalnej i też pracowałem indywidualnie dużo poza klubem, także z marszu wiedziałem, że jestem w stanie przyjechać i zaproponować coś, co może pomóc zespołowi, także no, kluczem było po prostu, żebym dostał swoje miejsce na boisku, szansę gry na pozycji, która mnie interesuje i żebym był przekonany ja do tego, co tu się dzieje, a że właśnie mówię, no gdzieś tam tych ludzi znałem, czy prezesa, z którym kiedyś współpracowałem w Zagłębiu, czy którym tam wtedy mnie transferował z Zagłębia do Turcji, to i też trenera, z którym kiedyś za mało lata jeszcze pracowałem, jeszcze zanim do Widzewa trafiłem, także wiedziałem, na czym stoję i to gdzieś tam były też takie argumenty za tym, żeby przyjść do klubu. Czyli to prezes Dróżdż zdecydował na sam koniec o tym, żeby cię przekonać? Czy trener Niedźwiedź? Co mógłbyś powtórzyć, proszę?
Czy prezes Drużdż, czy bardziej wpłynął na twoją decyzję trener Niedźwiedź, na to, że trafiłeś do Widzewa? No bo wiadomo, tutaj rodzina, tata, żona i tak dalej, to wiadomo, że to są bardzo, bardzo ważne osoby, które pomagają przy takiej decyzji, natomiast no, na pewno tutaj duży wpływ na to miał trener albo prezes, kto tutaj, że tak powiem, zrobił większą robotę, jeśli chodzi o przyjście do nas. Halo, słyszymy się? Halo, Bartek, słyszysz nas? No właśnie, pytałem was, czy wy mnie słyszycie, bo się zastanawiałem, bo... Przez chwilę cię nie słyszeliśmy. Usłyszeć. Nie, my zadawaliśmy pytanie. Teraz nas słyszysz? No, bo wydawało mi się, że odpowiedziałem na pytanie i nie słyszałem reakcji, więc nie wiem, na jakim etapie skończyłem. Ja nie słyszałem żadnej odpowiedzi. Sławy chyba też. Nie słyszeliśmy cię w ogóle. Jakaś zawiecha musiała się chyba zrobić na Twitterze, wiesz? Aha, no dobra, bo to kurde, wiesz, bo ja miałem dłuższą wypowiedź, ale to właśnie mówiłem o tym, że kluczem też było do mojego przyjścia do klubu to, że tu byli ludzie, którym jakby ufałem, których znałem z przeszłości, czy prezesa, czy trenera. Trenera, z którym pracowałem jeszcze zanim do Widzewa trafiłem za pierwszym razem i prezesa, który mnie też transferował z Zagłębia do Turcji, także gdzieś tam, biorąc pod uwagę ludzi, których znałem i do których miałem zaufanie, to też wpłynęło na to, że zdecydowałem się na przyjście do Widzewa, który był wtedy w pierwszej lidze, mimo tego, że większość moich kolegów piłkarzy też, których poznałem w innych klubach, raczej mi odradzała ten krok wtedy. No dobrze, mamy 19:26, widzę, że Piotrek jest na linii, zaraz Piotrek równo o 19:30 będziemy dawać głos, to ja sobie pozwolę na dwa pytania. Pierwsze to strzeliłeś dwie bramki bardzo ważne dla kibiców Widzewa, w dwóch spotkaniach chyba bez wątpienia można powiedzieć, że najważniejszych dla nas i historycznie, i kibicowsko, i z wielu względów, czyli wygrane derby na ŁKS-ie, których nie wygraliśmy przez dłuższy czas. Halo, słychać mnie? Tak, słychać cię. Nie wiem, czy... Sławek, powiedz mi, czy ty mnie słyszysz cały czas, tak jak teraz mówię? Tak, ja się słyszę, to doskonale. Wiesz co, ja nie wiem, czy Bartek nie powinien się połączyć z nami jeszcze raz, bo widocznie jest jakieś duże opóźnienie względem tego, co my mówimy, a co Bartek słyszy i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że jest jakieś większe opóźnienie między tym, co mówimy, a co on odbiera. A, no dobra, w porządku, bo no to czekam może na jakieś pytania, bo nie wiem właśnie, czy ktoś chce zabrać głos, czy o coś jeszcze zagadać. Potrzebujemy chwileczkę na opanowanie sytuacji. Bartek ewidentnie ma, wydaje mi się, że opóźnienie względem tego, o czym my mówimy. Opóźnienie jest jakieś, zdecydowanie. Tak, ja już to załatwiam. Dajcie sekundkę. Złośliwość, kochanie, rzeczy martwych. No tak to wygląda. No, ciebie Zizu słyszę, ale nikogo innego. No, w sumie powinienem się cieszyć, wiesz. Błażej, czy ty mnie słyszysz? Tak, jak najbardziej. Okej, to jest chyba problem po stronie Bartka. Bartek zaraz pojawi się jeszcze raz. No, ciężko mi ocenić, co tu się dzieje, ale z tym Twitterem od dłuższego czasu są problemy. O, dobra, bo sytuacja była taka. Teraz... Sytuacja była taka, że gadałem z Izu sobie jeden na jeden i nikogo innego nie słyszeliśmy, a także nie wiem, chyba wycięło mnie i może jego też tutaj z pokoju. No już tak nie, dosyć... Opóźnienie było, wiesz? Ty dostawałeś chyba po jakichś 30 sekundach to, co tutaj się tak naprawdę na pokoju działo. W każdym razie ja miałem dwa pytania przed tym, przed dodaniem Piotrka do głosu, bo na pewno będzie miał ciekawe pytanie, to jest fan Dominika Kuna, ale mam nadzieję, że też fanem jest twoim. W każdym razie moje dwa pytania. Pierwsze to było dotyczące bramek, czyli strzeliłeś dwie bardzo ważne bramki dla kibiców Widzewa w spotkaniach, które są bez wątpienia najważniejsze dla nas
czyli derby na UKS-ie, wygrane po dłuższym czasie bez wygranego meczu z nimi. No i to bramka na 2-2 na Legii. Tak chciałem ciebie zapytać, która z tych bramek była dla ciebie ważniejsza? Oczywiście na UKS-ie były 3 punkty, ale mimo wszystko ten jeden punkt po bardzo długim czasie bez punktów z Legią też coś tam ważył w takim momencie, też na wyjeździe. No i chciałem ciebie zapytać, która z tych bramek była dla ciebie ważniejsza? Która dała ci większą radość i po której czułeś takiego, wiesz, największego kopa, no, bo w sumie obie reakcje były niesamowite i jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz. Wiesz co, na Ełksie była trochę inna stawka tego meczu wtedy, bo my graliśmy awans i tych punktów potrzebowaliśmy jak ryba tlenu, jak ryba wody i wiesz, i gdzieś tam to znowu takie nadzieje w nas wróciły. Potem dość, no mówię, gdzieś z mojej perspektywy średniawy meczu w naszym wykonaniu, ale no wtedy nie patrzyliśmy raczej na styl, tylko liczyliśmy na to, że będziemy punktować i to jak najlepiej. No na Legii też skala była tego właśnie sentymentu, tego tych meczów takich, które Widzew wygrywał właśnie w końcówkach, bo to tam w tych latach 90. Zdarzyło się chyba dwa razy, raz 3-2 było i nie pamiętam, czy drugi raz było 2-1, czy już dokładnego wyniku tego nie pamiętam, ale tak, no właśnie, ale gdzieś te wyniki były gdzieś tam takie na ostrzu nożu i tak te mecze do 90. minuty wszystko mogło się wydarzyć. Także cóż, no fajne momenty dla mnie, też takie dość spontaniczna reakcja po tych golach, raczej nie przemyślana, jakaś taka planowana, ale gdzieś ten mecz na ŁKS-ie na pewno po przyjściu, nie wyobrażałem sobie momentu, żebyśmy mieli nie awansować z Ekstraklasy, więc wtedy dla mnie to gdzieś tam było taki moment, że zdawałem sobie sprawę, że jest już to tuż, jest to zaraz na wyciągnięcie ręki. Okej. Okay. Ale nie przemyślana, bo co? Bo nie spodziewałeś się, że na klatce gaz jest, tak? Rozumiem. Ej, no wtedy 2 dni jeszcze dochodziłem do siebie, taki poparzony, miałem trochę łapy i tak trochę uzawiłem, bo gdzieś tam. Ale warto było. Nawdychałem się trochę tego rzeczywiście. No to tak, teraz mam ostatnie pytanie, jeżeli chodzi przed dopuszczeniem Piotrka do głosu, czyli chciałbym ciebie zapytać o ten okres Malagi, czyli La Liga. Byłem na twoim debiucie z Celtą Vigo, niestety przegrałem 5-0. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze ten mecz. Chciałem ciebie zapytać o różnice, które... No wtedy wyjeżdżałeś jako młody chłopak, my jesteśmy w podobnym wieku. Jestem rok starszy tylko. Debiutowałem na Lero Salada w Maladze z Barceloną. Znaczy, przepraszam, ale chodzi mi o debiut na chodzi mi o 5-0. Ja byłem na tym meczu, wtedy wchodziłeś z ławki chyba w 69 minucie, jeżeli dobrze pamiętam. Ja byłem na tym meczu, w każdym razie chciałem ciebie zapytać o różnicę z twojej perspektywy na dzień dzisiejszy, czyli już faceta 30-letniego i wtedy, kiedy byłeś młodym chłopakiem, jak wydawało ci się, że będzie, co zrobiłeś źle, co zrobiłeś dobrze, jakbyś to tak w perspektywie tego całego czasu, no jakbyś to po prostu ocenił, czyli no... Czy można było zrobić coś lepiej, czy jednak to nie był ten czas, żeby to nie był ten czas na Malagę, może za szybko, może jednak z twojej perspektywy można było zrobić coś po prostu inaczej? Ja może szybko dołożę jedną cegiełkę do pytania Patryka. Jak byś uszeregował Schustera wśród trenerów, których miałeś w swojej karierze? Też mnie to ciekawi. Wiesz co, ja wyjeżdżając do Hiszpanii, to miałem zerowe doświadczenie praktyczne, bo ja miałem tam, nie wiem, 20 czy tam 23 mecze w Ekstraklasie, z czego połowę może w pierwszym składzie, połowę z ławki, więc doświadczenie na to, żeby iść do takiej poważnej piłki do Malagi było no żadne. Biorąc pod uwagę poziom szkolenia w Polsce, jaki ja wtedy odbyłem, a jaki był w Hiszpanii, no to była przepaść, bo ja się w piłkę uczyłem grać pod blokiem i w wieku 16 lat pierwszy raz miałem zajęcia taktyczne, rozumienie gry, poruszanie się na boisku względem partnerów i nie wiem, zakładanie wspólne pressingu i coś więcej niż kontratak, a w Hiszpanii jak poszedłem na sobie na trening gdzieś kiedyś na U11 czy na U12, to chłopaki już wszystko umieli. Więc przepaść była spora. Problem był taki, że na pewno na testach fizycznych byłem najszybszy, najwydolniejszy, najsilniejszy, nawet na drążku się podciągałem, wszystkie pompki umiałem zrobić itp. itd. i takie tego typu rzeczy, ale potem przychodził mecz i jak wiesz, piłka do mnie podlatywała, no to ja podnosiłem głowę i mówiłem, aha, i teraz zrobię to, ale tamci jak do nich piłka leciała, to oni już wiedzieli, co zrobią na 2 kroki do przodu, więc na pewno rozumienie gry było u mnie z tyłu, szybkość podejmowania, trafność podejmowania decyzji. I to na pewno było coś, co potrzebowałbym więcej czasu, żeby to poprawić. Niestety też z powodu tego, że
Już na etapie negocjacji miałem podpisać kontrakt na 3 lata w Maladze, żeby mieć ten czas, żeby tam się zaaklimatyzować i nauczyć. Przeciągało to się, gdzieś Widzew podbijał stawkę, Widzew chciał trochę więcej już jak byłem tam i skończyło się niestety na płatnym wypożyczeniu z opcją wykupu. Wtedy Malaga już miała spore problemy finansowe, no i po sezonie chcieli, żebym został. Byłem na spotkaniu z dyrektorem sportowym, wziął mnie na spotkanie, powiedział mi to i wysłali do Widzewa ofertę na wykupienie mnie, ale za mniejszą kwotę niż dogadali się wcześniej. Widzew odrzucił i tak temat Malagi się rozsypał. Żałujesz tego, że to poszło w inną stronę, czy inaczej, może inaczej, czy żałujesz, że ten transfer nie doszedł do skutku finalnie? Myślisz, że byłbyś dzisiaj zupełnie innym piłkarzem? Była szansa na to, żebyś grał regularnie, czy jednak uważasz, że mimo wszystko to była dobra decyzja i to, że Widzew chciał więcej i finalnie do tego nie doszło, to wpłynęło dobrze na to, jak potoczyły się twoje losy? Czy z mojej perspektywy patrząc na mnie, to była zła decyzja. Widzew i tak niestety potem się rozsypał, wpadł w spiralę tą. Ja się temu nie dziwię, że podbijali stawkę, no ale wpadł w tą spiralę taką zadłużenia, potem takich niemożności organizacyjnych i gdzieś tam ten klub niestety wtedy ku smutku na nas wszystkich się rozsypał i zaczynał gdzieś znowu wspinanie się od niższych lig. A ten Ben Schuster, jak go wspominasz? Nie za bardzo go wspominam. Pamiętam pierwszą konferencję, jak gdzieś tam ktoś zapytał go trenerza, a to tam nowy chłopak przychodzi z Polski, jakiś talent z Polski, coś trener powie, to gdzieś tam krótko chyba powiedział, że to transfer klubu i poprzedniego szkoleniowca i że on się będzie przyglądał na miejscu, także gdzieś tam dyplomatycznie powiedział, że gdzieś to był transfer robiony poza nim i tyle. No gdzieś tam potem, wiesz, pracowałem, coś tam próbowałem się dowiedzieć, uczyłem się, ale nie było też żadnego jakiegoś, nie wiem, pieszczenia taryfy ulgowej czy coś tam. Wszyscy musieli walczyć o swoje, nie było czegoś takiego, że o, ktoś jest młodzieżowcem, ktoś za kogoś zapłacił, ktoś coś tam, to coś tam dostanie szansę. Nie było czegoś takiego, że ktoś dostanie szansę, albo byłeś dobry i wtedy wykorzystałeś, nie wiem, kartki, kontuzję kogoś, kto był w dobrej dyspozycji, że wskoczysz i będziesz miał swoje 5 minut, albo nie, no bo dzisiaj w Polsce gadamy o tym, że ktoś nie dostaje szansy. No wiesz, no na szansę tam powiedzieli mi, że no, musisz sobie zasłużyć, musisz być lepszy i tyle, no nikt nie patrzył, czy ty jesteś młody, czy nie. No właśnie, a jak ty jako piłkarz patrzysz na ten przepis o młodzieżowcu? No bo dla mnie to jest karykaturalny jakiś przepis i no, nie potrafię go logicznie wytłumaczyć, bo tak jak mówisz, później jadą chłopcy nieprzygotowani zupełnie na zachód i się okazuje, że tam jest rąbanka na treningu i w tygodniu tam każdy walczy o życie i tam nie ma miękkiej gry i się odbijają od ściany. Przepis jest fatalny, uważam. Nie ma nic wspólnego z rywalizacją sportową, bo trzeba zostawić jedno miejsce na chłopaka, który wypełnia limit jakiś tam poniżej 21 roku życia, żeby klub nie dostał jakiejś kary finansowej. Wiadomo, że nie wszystkie na to stać, więc niektórzy muszą wystawiać. No ale no, o co chodzi w sporcie? O to, żeby trenować, żeby być lepszym, więc no wiesz, no, jak ktoś lepszy musi usiąść na ławce, bo musi grać ktoś młodszy, bo jest taka decyzja, no to już jest, nie wiem, jakaś decyzja biznesowa albo przepisowa, a nie sportowa. Zgadzam się zdecydowanie. Dobra, Piotrek Sidek jest z nami. Piotruś, proszę bardzo, mikrofon jest dla ciebie. Cześć, witam wszystkich, szczególnie Bartku, ciebie i oczywiście życzenia na początek dla wszystkich dziewczyn, które tutaj nas słuchają. Ja mam trzy takie pytania. Pierwsze, może tak, żeby nie zapomnieć, to ja zadam najpierw to pierwsze. Jakie, no tutaj chłopaki już sprzedali temat, że jakąś tam większą sympatią darzę Dominika Kuna, to tak tylko gwoli wytłumaczenia, to po prostu no bardzo mi przypomina, znaczy chodzi o to, że gdzieś tam sentyment po Włodku Smolarku i bardzo mi on przypomina jego stylem gry. Natomiast chciałbym się ciebie spytać o twoje relacje z Dominikiem. No konkretnie z Dominikiem, już jeśli chodzi o tam kolegów z drużyny. No my razem do pokoju się dobraliśmy, na mecze jeździmy razem, czy na zgrupowania w okresie przygotowawczym, także mamy bardzo dobre relacje. Okej, okay, dobra. Druga rzecz, jeśli chodzi jakbyś mógł powiedzieć troszkę, to był co prawda epizod, ale jak ty go wspominasz, ten temat reprezentacyjny, no tam może nie udało ci się dostrzec, ale przez te portale gdzieś tam społecznościowe gdzieś tam się ten transparent przewinął.
że no co tam żeśmy przygotowali, że do Fernando Santosa, selekcjonera, żeby pomyślał ewentualnie o tobie, jak już też pewnie widziałeś, Bartek Gleń z Kanalu Plus bardzo pozytywnie się o tobie wypowiedział, zresztą Tomek Smokowski i sporo osób też widziałem różne artykuły na ten temat, jak ty widzisz ewentualnie temat swojego powołania, czy bierzesz to w jakichś kategoriach takich, że jest to możliwe do spełnienia. No i to poprzednie pytanie, jak ty wspominasz ten pierwszy epizod powołania? No ja to spakowany jestem, nie? Normalnie wszystko już mam w plecaku i czekam. A tak na poważnie to, no to wiesz, zdaję sobie sprawę, że już nie jestem pierwszej młodości, ale transparent bardzo miły, fajnie, że się tak coś pojawiło. Dla mnie też to miłe jest, takie docenienie mojej pracy. No jakby się trafiło, to na pewno spełnienie marzeń gdzieś tam, bo kiedyś byłem powołany na reprezentację, ale tam od razu jak przyjechałem, to było wiadomo, że ktoś z reprezentacji będzie musiał wyjechać z młodych, bo młodzieżówka gra w Szwecji, bardzo ważny mecz o awans. No i wtedy padło na mnie, ja tam potrenowałem chyba 3 dni i poleciałem od razu z tej reprezentacji do Szwecji, tam mieliśmy mecz w Malmö, jeżeli dobrze pamiętam. W końcu chyba nawet przegrany wtedy też, więc nie udało mi się w reprezentacji zagrać, ale no na pewno to gdzieś tam taka, wiesz, podsumowanie sportowej kariery, żeby w tej reprezentacji zagrać, to gdzieś tam każdemu to w głowie siedzi. Okej, super. No ja mam nadzieję, że gdzieś tam no, jeszcze słyszę, że sztab nie jest skompletowany, chociaż za 2 tygodnie już mecz w Pradze. Ale no być może gdzieś tam Mielcarski już raczej na 100%, więc zobaczymy. I ostatnia kwestia to tak bardziej tylko informacyjnie, bo nie wiem czy oglądasz, czy tutaj ludzie z czatu oglądają Wisłę Płock z Wartą Poznań. No Warta gra o wiele lepiej niż Wisła. I tutaj tak naprawdę Wolski, to co myślę, że przed meczem było wiadomo, także na poniedziałek na pewno na Wolskiego i na Dominika Furmana trzeba się mocniej nastawić, natomiast reszta no to tak bardzo przeciętnie i zdecydowanie lepiej gra Warta. Tyle ode mnie, pozdrawiam Cię Bartek, dzięki, jeszcze raz kupiłeś wszystkich tym, że posłuchałeś serca i jesteś z nami, dzięki. No to ja odpowiadając na pytanie, to w meczu nie oglądam, bo jestem na czacie, więc rozmawiam, ale puszę sobie w tle, żeby leciało na przyciszeniu teraz, bo nawet nie przypomniałeś, nie pamiętałem, że mecz leci. A żona mi mówi, że przeze mnie, bo jestem na kanapie, to właśnie meczu nie ogląda, to zaraz włączymy. To jest to. A co do chłopaków z Płocka, no to ja znałem ich od wielu lat, bo już od U18 graliśmy razem w reprezentacjach młodzieżowych. Także wiem, czego się po nich spodziewać, doceniam ich jakoś piłkarską, także na pewno są mocno wyróżniającymi się postaciami, jeżeli chodzi o Płock. A co do meczu jeszcze Płock z Wartą, no to tak jak wspomniałem, no, Warta gra bardzo podobnym systemem, w bardzo podobny sposób do nas, więc można po prostu pooglądać sobie z tej perspektywy, jak Warta radzi sobie z Płockiem. Bartek, to ja spytam Ciebie, no bo jedziemy teraz do Płocka, czyli teoretycznie na wyjazd, w praktyce również i z czego wynika to, że nagle w tym sezonie jesteśmy zespołem chyba lepszym na wyjazdach? Gdzie nie pojedziemy, to prezentujemy się lepiej chyba niż u siebie. Mam wrażenie, że te mecze u nas mamy po prostu słabsze na wyjazdach. Wręcz bym powiedział, że od początku sezonu chyba poza Górnikiem Zabrze prezentujemy naprawdę niezły poziom. Gdzie nie pojedziemy, tworzymy sobie dużo sytuacji. Natomiast te mecze u siebie są troszkę słabsze. Kiedyś to było odwrotnie. Kiedyś te mecze u siebie były taką twierdzą, gdzie nie traciliśmy punktów. Ten sezon jest zupełnie inny. Z czego to według Ciebie wynika? Szczerze nie wiem. Myślę, że każdy ma swoją opinię na każdy temat. Ja chętnie posłucham i też może czegoś się dowiem. No mi się lepiej gra na pewno u siebie z tego powodu, że nas więcej kibiców, lepsza atmosfera. No, na innych stadionach może na Legii rzeczywiście było fajnie w tym sezonie, ale no, nawet na Lechu, który gdzieś tam też ma dużo kibiców, nie było tego pełnego stadionu, więc gdzieś tam, a na Górniku też było fajnie, więc to się gdzieś tam czuje. No, a reszta to gdzieś tam powiedzmy, że gdzieś ten, to co się dzieje na stadionie w Łodzi, no to jest no, nieosiągalne póki co dla kibicowsko dla innych klubów. Więc nie wiem, no wiesz, no meczowi nierówny na pewno też. Ciężko mi stwierdzić. Powiedz mi, ty bałeś się tej ligi? Oczywiście znałeś tą ligę już wcześniej i miałeś doświadczenie z Ekstraklasą, natomiast po wejściu do Ekstraklasy, no w okolicznościach, umówmy się,
Te nastroje były różne, tak, bo awansowaliśmy, ale były ciężary i teraz czy ty jako zawodnik już doświadczony, grający w tej ekstraklasie wcześniej, czułeś, że ten Widzew wystrzeli w tej ekstraklasie, czy raczej bałeś się, że będzie ciężko? No bo było wiadomo, że nie będzie tutaj, że tak powiem, rzeki pieniędzy, która zrobi z nas mistrza Polski w jeden sezon. Natomiast po prostu jestem ciekaw, czy ty z własnego doświadczenia byłeś przekonany, patrząc na to, jakie metody ma trener, jak to, w którym kierunku to idziesz, że ten zespół po prostu wypali i zaczniemy tak dobrze, czy jednak miałeś duże obawy względem tego, co się wydarzy? Wiesz co, tak dodam tak jeszcze swoją taką opinię jedną, że trener może tak naprawdę zrobić wszystko i trener decyduje i dobry trener ze średniego piłkarza zrobi dobrego czy bardzo dobrego, podniesie o ten jeden poziom na pewno piłkarza, a trener jak kogoś nie będzie chciał, nie będzie na kogoś stawiał, to z bardzo dobrego zrobi takiego, którego nie ma. I gdzieś tam mówiłem wcześniej, że idąc do Widzewa miałem zaufanie do tych ludzi i to był klucz, że wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem, że metody treningowe będą przekładały się na boisko, na sposób gry. Kluczem jest to, żeby stwarzać sytuację, ale żeby to, co pracujesz na treningu, potem byłeś w stanie powtórzyć to, pokazać na boisku, no bo wiadomo, że trener nie będzie z nas strzelał goli, no to jak dojdziemy do sytuacji strzeleckiej i ktoś nie kopnie, to ma błąd techniczny, ale samo dojść do sytuacji, no to większość też polega na tym, żeby wytrenować taką sytuację na treningu, żeby miało potem przełożenie na mecz. I nie bałem się jakoś szczególnie tego, bo wiedziałem, że będziemy mieli już troszkę czasu za sobą, gdzie przepracujemy, ten zespół się krystalizował w większości, bo oczywiście nie w 100%, ale w większości zespół, który zrobił awans, został i jest trzonem tego zespołu, który gra dzisiaj w Ekstraklasie i spisuje się dobrze, więc to tylko pokazuje, że gdzieś czasami trzeba troszkę stabilizacji dla wszystkich, nie tylko po jakichś sytuacjach kryzysowych zwalnia się od razu trenerów, bo to nie jest zawsze metoda najlepsza, jak to też pokazują statystyki w innych klubach, że zwalniają trenera, a ten efekt nowej miotły działa gdzieś 2 tygodnie po trzecim meczu, już znowu wraca wszystko do tego samego, więc nie bałem się jakoś szczególnie, raczej byłem spokojny o to, że się utrzymamy, chociaż też muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że będziemy zimowali na podium. No tak, pewnie nikt się nie spodziewał, że będzie aż tak fenomenalnie, bo uważam, że ten sezon w waszym wykonaniu naprawdę jest kosmiczny, jak do tej pory. Tutaj właśnie mam pytanie odnośnie trenera Niedźwiedzia. Ty tak po ludzku, zwyczajnie, jakbyś był kibicem i usiadł na trybunach, podoba ci się ta piłka trenera Niedźwiedzia i czy ty jako piłkarz czujesz się dobrze? Wiadomo, że gramy na te dwie tak zwane dziesiątki, ty jesteś jedną z nich, drugą Terpił. Czy ta pozycja to jest taka pozycja najlepsza w tej chwili dla ciebie, jaką byś mógł sobie wymarzyć tylko? No to fajne jest, bo w Śląsku po zwolnieniu trenera Lawiczki ze skrzydeł przeszliśmy na ten system i dowiedziałem się, że nie ma dla mnie miejsca w tym systemie na żadnej pozycji, bo jestem chamskim skrzydłowym, gdzie mówiłem, że właśnie to jest dla mnie idealna pozycja w tym systemie, żeby grać tutaj pod napastnikiem, mam więcej miejsca i mogę zejść sobie i do skrzydła i do środka, mogę wbiec za plecy napastnikowi, to jest typowy wolny elektron tak naprawdę, jeżeli ktoś wyczuje te odległości i ustawi się między obrońcami, to mają problem, bo to nie wiadomo, czy ma do ciebie obniżyć środkę pomocnik, czy ma do ciebie wyskoczyć obrońca i tak naprawdę bazujesz na tej przestrzeni, a dla mnie też jest łatwiej, bo jak się obrócę z piłką, to mogę szukać strzału z dystansu. No i ja się świetnie odnajduję na tej pozycji. Teraz powiem szczerze, że ciężko by mi było tak z dnia na dzień wrócić do funkcji takiego typowego skrzydłowego, który gdzieś tam z boku boiska operuje tylko. No właśnie, strzał z dystansu. Wiadomo, że ty zawsze dysponowałeś dobrym uderzeniem, ale teraz do tego doszedł stały fragment gry, szczególnie ten rzut wolny. Powiedz, jak to się w ogóle zaczęła twoja przygoda z tym rzutem wolnym? Czy po prostu to, że masz dobre, soczyste uderzenie z dystansu zdecydowało, że zacząłeś podchodzić, czy jednak musiałeś w to włożyć dużo pracy? I w ogóle jak to w naszym klubie jest? Czy na przykład ty możesz sobie zostać po treningu i tam oddać, nie wiem, tam 20-30 takich strzałów, czy jest z tym problem niestety przez ten brak boisk? Zawsze dobrze strzelałem z rzutów wolnych bramki, już w juniorach strzelałem bramki z rzutów wolnych. Problem był taki, że byłem w zespołach, gdzie byli rewelacyjni wykonawcy rzutów wolnych, więc nawet jak byłem dobry, to ktoś był bardzo dobry. No i na takiej zasadzie to było, że wiesz, no czasami mimo tego, że ktoś jest dobrej dyspozycji, nie gra i ludzie pytają o to, czemu nie gra, albo on się sam denerwuje, że nie gra, ale trzeba też czasami się przyznać do tego, że ty wyglądasz dobrze, a ktoś wygląda bardzo dobrze. I tak było z moim wolnym, że potrafiłem, nie wiem, na 10 strzałów strzelić 2 bramki, a ktoś umiał strzelić 4, no to mimo tego, że strzelałem gdzieś tam, wiesz, statystycznie strzelałem, no to ktoś strzelał lepiej, no
to po prostu byłem któryś tam w kolejce. No, a dzisiaj jest taka sytuacja, że biorę na siebie i gdzieś jestem na czubku tej piramidy i mam do tego jakby tam, wiesz, rozpisany na karteczce jestem, że jak jest rzut wolny, to biorę piłkę i strzelam, nikt tam się do tego nie wychyla, więc jest mi zdecydowanie łatwiej. Trenowałem to sporo w okresie przygotowawczym, tym poprzednim i poprzednim i poprzednim i zawsze trenuję, ale przyznam, że póki trenujemy na sztucznej, to nie trenuję, bo parę razy kopnąłem i kopnąłem tak w krzaki, że wyglądało jakbym był jakimś amatorem, że póki nie ma wójtka trawia z tego, to przestałem. No, ciężko by było, żeby ktoś chciał zabierać piłkę, skoro praktycznie po każdym rzucie wolnym jest takie zagrożenie, że albo jest albo słupek, albo poprzeczka, albo bramka praktycznie. Ja już nie pamiętam rzutu wolnego wykonywanego przez ciebie, po którym nie byłoby naprawdę zagrożenia i śmiem twierdzić, że ta piłka na Legii, która leciała, wydaje mi się, że mimo tego odbicia miałby bardzo duże problemy. Mam na myśli rykoszet, mam wrażenie, że i tak bramkarz Legii miałby tutaj bardzo duże problemy, bo ta pora wolu lotu naprawdę była raczej blisko okienka i myślę, że tutaj też bez rykoszetu ta bramka mogła paść. No, Frytek się odgrażał, żeby mnie złapał. Było to na kulisach pomeczowych, że miał to pod kontrolą, także no nie wiem, no wydaje mi się, że piłka leciała całkiem nieźle, ale bramka rzeczywiście szedł mocno. Czy by zdążył, to ciężko im powiedzieć. Na pewno nie dowiemy się już tego, ale fajnie, że rykoszet by mi pomógł. No tak, tylko mogę dodać tylko, żebyś jak najdłużej te wolne wykonywał, bo w ogóle mam wrażenie, że u nas w klubie już dawno nie było gościa, który potrafiłby uderzyć ze stojącej piłki właśnie z rzutu wolnego jakoś fajnie, a tobie to wychodzi naprawdę dobrze. No ta bramka w Białymstoku, no to Stadiony Świata, no chyba już lepiej się nie udało, tam już ten pająk zabity, pajęczyna strącona. Tam mieliśmy to klepnięte wtedy, że ja i Julek byliśmy do rzutu wolnego, ale no gdzieś tam, że mi jest łatwiej też uderzyć z większej odległości, bo mam dość płaskie uderzenie, więc uderzając z większej odległości, to ta, wiesz, ta piłka ma czas, żeby nabrać tej prędkości i ona utrzymuje pewien pułap. Julek znowu ma takie miękkie uderzenie, więc jak jest tak bardzo blisko, gdzieś koło 16 metra, no to jemu jest łatwiej tą piłkę lekko przenieść nad murem, żeby ona szybko za mur opadła. Tak, że tam się tak dogadaliśmy na Agilonia, że to już było tak naprawdę sporo, tam gdzieś chyba ze 30 metrów było, no to ja podszedłem wtedy. Powiedz, Bartek, kogo miałbyś, jeśli miałbyś wskazać drugiego wykonawcę równie dobrego, to właśnie byłby to Julek, czy jednak masz innego faworyta u nas w zespole? Julek fajnego ma crossa, fajne ma uderzenie czyste, takie techniczne, miękkie bardzo. Na rzutach wolnych tam zawsze jest z dwóch, trzech zainteresowanych, co podchodzą i trenują. No, widziałem parę razy, że Szechu strzelał też i całkiem nieźle to wyglądało. Cygi też widzę, że całkiem nieźle uderza, jeżeli chodzi o lewą nogę. No i Martin. Martin ma też niezłe uderzenie. Też nie spodziewałem się jak na środkowego obrońcę, że ktoś wykonuje rzut wolny, a Martin ma dość duży spokój, jeżeli chodzi o... Rzuty karne też dosyć pewnie, Martin, prawda? Martin ma taki naturalny talent do rzutów karnych, bo załóżmy, że przez pół roku 20 rzutów karnych było, no to gdzieś powiedzmy ja, Marek, Julek gdzieś koło 15-16 goli na tych treningach, gdzieś tam 75%, ale Martin nie pamiętam, żeby chociaż raz nie trafił, więc gdzieś tam ta umiejętność u niego na wysokim poziomie i to w większości przypadków to jest tak, że bramkarz nawet go nie wyczuwa, więc po prostu on czeka do końca, patrzy, podnosi głowę, ma taki spokój naturalny, więc u niego to wychodzi naturalnie. A właśnie, który ty jesteś teraz w drużynie, jeżeli chodzi o wykonawców rzutów karnych, bo jednak mam takie wrażenie, że ten Martin w tym sezonie tak właśnie na takim dużym spokoju, jak mówisz, a tak to trochę ciężary mieliśmy z tymi jedenastkami. Chyba jeszcze Marek Hanousek, z tego co pamiętam, trafił. I tak, ale mam takie nawiązanie w ogóle do tych rzutów karnych, bo jak do nas przyszedłeś i ten mecz we Wrocławiu w tamtej rundzie bardzo cię bolało, że nie strzeliłeś tego karnego? No ja tam w mecz szybciej z Lesią strzeliłem karnego i potem ten był we Wrocku, ale trochę się obawiałem tego, bo ja tam bardzo długo trenowałem rzuty karne i właśnie ze Szromem po treningach zostawałem, no i zawsze mu strzelałem, a tutaj akurat źle uderzyłem technicznie, bo ta piłka nie szła do boku, no ale on mimo wszystko na linii jest naprawdę dobry, ma dobre odbicie, szybki jest taki na nogach i no gdzieś tam powiedzmy, że miał ten strzał pod kontrolą wtedy, a w ostatnim meczu byłem, jeżeli nie było Martina na boisku, to ja miałem strzelać rzut karny. Powiedz mi, teraz jedziemy na Wisłę, ale jeszcze zostało troszkę kolejek. Czy w twojej głowie
przelatuje ci, że tak powiem, ta wizja tych pucharów, czy jednak raczej tonujesz nastroje w zespole? No bo wiadomo, że Widzew to jest zespół, klub, który aspiruje, tym bardziej, że weszliśmy do Ekstraklasy po tylu latach i chyba widać było, że ta Ekstraklasa nas bardzo potrzebowała, bo wnieśliśmy nowe standardy na wielu płaszczyznach. I czy ty jesteś zwolennikiem tego, żeby właśnie iść na całość i próbować jak najlepszy wynik wykręcić z tego sezonu, czy raczej jesteś osobą, która raczej tonuje nastroje i dla ciebie najważniejsze jest to, żebyśmy się utrzymali, czy jednak chciałbyś, żeby ten Widzew jeszcze właśnie powalczył, bo jest na to duża szansa, wydaje się, że jesteśmy w stanie powalczyć o te pierwsze, może nie o pierwsze miejsce, ale na pewno trzecią czy czwartą lokatę i jaka jest to twoja opinia na ten temat? Nie, no ja to jeszcze bardziej podpuszczam. Ja tak w szatni krzyczę, że panowie, my sobie pucharów i tak się śmiejemy, że no gdzieś tam ta zima była na trzecim miejscu, więc gdzieś te apetyty się wszystkim was, wiadomo, na pewno bardzo podniosły, bo tam raczej każdy się spodziewał, że będziemy do stanie kolejki grali o utrzymanie. Nawet chyba raz w jakimś meczu jeszcze w zeszłej rundzie było z trybun, nie? Że chcemy pucharów, że coś tam widzę do Ligi Mistrzów, chcemy pucharów. Już tam się kojarzy, że w jakimś meczu było. No i każdy to słyszał, zdajemy sobie sprawę z tego, że jak już mówiłem, kibic Widzewa wymagający, kibic Widzewa romantyczny żyje tymi świetnymi meczami, też widzę mistrzów, które już od dłuższego czasu w Łodzi nie były. No wiadomo, że ambicja sportowa mówi, że gramy o puchary, chcemy, ale no gdzieś te realia są, jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że mamy problem z dostępem do boiska trawiastego, a my chcemy pucharów, no to gdzieś jakby ktoś tego posłuchał z boku, to tak by się zapał za głowę. No, sportowo na pewno wygląda to nieźle, chcemy, próbujemy, będziemy grali do końca, próbowali ze wszystkich sił. No ale są pewne jakieś ograniczenia, na które nie mamy wpływu, więc no nie wiem, no gdzieś jak to, na pewno będzie trzeba troszkę tego piłkarskiego szczęścia do tego. Nie mówię nie, skoro byliśmy po zimie na trzecim miejscu, no to gdzieś to pokazuje, że gdzieś ten potencjał jest, no ale sezon i po prostu piłka to wszystko podsumuje po sezonie. No ja tutaj widzę, że mamy też przedstawicieli Kanał Plus, czyli tak nawiązując do tego serialu, to siadłoby pięknie, gdyby się udało awansować, jednocześnie kręcąc ten serial z dużym happy endem, prawda? No tak, oni sami mówili, że albo dramatyczne okoliczności, jakieś wielkie kryzysy, albo fenomenalne występy, wygranie na Legii, wygranie gdzieś tam i gramy w pucharach, żeby to się potem sprzedawało, więc my sobie zdajemy z tego sprawę, że oni potrzebują trochę dramaturgii do tego serialu. No tak, to mi się podoba. Podoba mi się takie podejście. To jest takie podejście, które właśnie zawsze cechowało takich prawdziwych widzewiaków z lat 90. i 80. Ja nie ukrywam, że bardzo marzę o takiej romantycznej historii, jak to powiedziałeś, że kibic Widzewa jest romantyczny. Wiesz, ja, który na żywo miałem okazję oglądać Ligę Mistrzów, tym bardziej już mi się bardzo, bardzo tęsknie, a co dopiero te młode pokolenia, które wiesz, wielki Widzew to znają z YouTube'a tak naprawdę i z opowieści takich z gredów jak ja i starszych. Natomiast te kamery Kanał Plus, jeżeli tutaj zahaczyliśmy, bardzo wam to przeszkadzało na początku? Czuliście się jakoś spięci? A teraz już jak to traktujecie? Już przyzwyczailiście się do tego, czy już w ogóle na to uwagi nie zwracacie? Tu widzę, że Sieju jest i z Sieju podsłuchuje tą grupę. No Sieja znałem akurat, bo Sieju pracował w Koronie Kielce i tam właśnie odpowiadał za kamery, za materiały, za kulisy i to jakby... Ale reszty nie znałem innych osób, o akurat Płoc gola strzela, a akurat reszty nie znałem, więc wiesz, ten pierwszy tydzień, drugi tydzień mógł być czasami troszkę sztywny, no bo musisz poznać kogoś, żeby komuś zaufać, ale biorąc pod uwagę tych ludzi, no to dzisiaj wygląda to tak, że oni tak naprawdę są wszędzie, słuchają wszystkiego, mają dostęp do wszystkiego, my przy nich się czujemy swobodnie. Też wiadomo, czasami zdarzają się jakieś wpadki, że my coś odwalimy i tej kamery nie widzimy, ktoś coś zrobi jeden drugiemu jakiś żart, który... To się wytnie, tak, panowie. Który się nie pojawi w tym serialu i mam nadzieję, że się nie pojawi, bo nie wszystko się może pojawić, ale trochę pikanterii musi być, mam nadzieję, że fajnie to wszystko zgrają. A tak jak już rozmawiamy o tej naszej ekstraklasie, to według ciebie, tak piłkarsko, jakbyś miał powiedzieć, już po tych meczach, które rozegraliśmy, kto jest największym kozakiem w tej ekstraklasie według ciebie? Kto może największym jakimś tam prowokatorem, wiesz, który może niekoniecznie w piłkę, ale w jakieś tam prowokacje, uszczypliwości? Pan Jot? My mówimy o piłkarzu, tak?
Tak, aha, tak, piłkarzy. Myślałem, że na początku, jak zaczęłeś wypowiedź, myślałem, że kto jest największym kozakiem, chodziło mi o zespół, ale potem już się zrozum chyba. Wiesz co, tak, początek sezonu na pewno najlepszy był Wolski, w zeszłym sezonie był najlepszy Ivi, potem był moment, że wszyscy gadali o Josue, więc widzę, że u nas tak nie ma takiego gościa dzisiaj w lidze, który przez cały sezon mówią, że to, nie wiem, rewelacja jakaś, tylko są takie momenty, to wszystko też się przekłada na tym, jak klub gra, bo mówię, no jak Płoc grał dobrze, to był Wolski, jak ktoś tam grał dobrze, to był ktoś inny. No też podsumowuję to liga na koniec, no gdzieś tam dzisiaj wymienię jakieś nazwisko, a się okaże, że potem za dwie kolejki będzie do zmiany, więc wiesz, ja też będę wyjdę na jakiegoś gamonia, więc nie ma sensu, żebym gdzieś tam wróżył z kart. Nie no, jeżeli chodzi o nasz zespół, to wiadomo, Pawłowski, nie? Pawłowski nam tu ciągnie grę od pierwszej ligi i oby tak było dalej przez następne lata i w tym sezonie. Natomiast tak jeszcze wrócę do tego meczu w Warszawie. Wy jako drużyna mieliście dużą taką wewnętrzną spinkę na ten mecz, bo oczywiście pewno zdawaliście sobie sprawę, jakie to jest wagi mecz dla kibica. Natomiast ty, chłopak stąd, który wie co jest pięć, jak, że tak powiem kolokwialnie, to na przykład, nie wiem, tych naszych stranieri trzeba by było uświadamiać, czy oni są jednak świadomi tego, w jakim klubie są i o co tutaj chodzi? Wiesz, ja już w życiu grałem wiele razy z Legią i grałem też na Legii, wygrywałem na Legii, więc dla mnie to wygrać na Legii, to wiadomo, że to fajnie smakuje, to jest świetna sprawa. Chciałem wygrać dla Widzewa, szkoda, że się nie udało. Nie, nie było tak. Raczej widziałem, że atmosfera tego spotkania, to co się działo na trybunach, sprawiły, że wszyscy poczuli wagę tego spotkania, nawet może jeżeli, tak jak powiedziałeś, stranieri nie do końca, może ktoś sobie zdawał sprawę z tego jeszcze przed meczem, no to widział już po prostu na stadionie, że nie ma żartu i że to jest po prostu mecz podwyższonego jakby takiego ryzyka, podwyższonych wymagań. I jeżeli chodzi o nasz zespół, to myślę, że każdy stał na wysokości zadania, bo tam już tam pomijam fakt zaangażowania, walki, determinacji, co tam nie powinniśmy w ogóle o tym dyskutować, to jeżeli chodzi o aspekt sportowy, to też każdy zaprezentował się bardzo dobrze. Powiedz mi, czy były troszkę, może nie pretensje, ale złość na Hansena, że nie podawał w ostatniej sytuacji, gdzie mogliśmy wyjść na to legendarne 3-2? No tak, legendarne 3-2 to było, no ten to, kiedyś oglądałem właśnie, bo to raczej w telewizji powtórkę tego meczu. No tak, no wiesz, no zdajemy sobie sprawę, że było to zwycięstwo było jakby na wyciągnięcie w ostatniej akcji tego spotkania. Tam Marek miał patelnię. Chociaż muszę powiedzieć mimo wszystko, że z perspektywy meczu to ja uważam, że ten punkt jest zdobyty, bo my odrabialiśmy straty, a Legia miała w 90 minucie i tą przewrotkę, i jakąś głowę czy rykoszet po rzucie rożnym, gdzie piłka o centymetry minęła słupek, a potem my na dokładkę mieliśmy właśnie tą sytuację. Tą sytuację Hansena. Dokładnie, także biorąc całokształt, punkt zdobyty, ale po ostatniej akcji na pewno niesmak pozostał. Właśnie dużo ludzi tutaj na Twitterze głównie narzekało na to, że Hansen nie podawał. Ja go troszkę rozgrzeszałem, bo widać, że był w gazie. Co ty byś w tej sytuacji zrobił? Tak szczerze odpowiedz po prostu piłkarsko. Wychodzisz w tej sytuacji, w której wychodzi Hansen. Co robisz? Podajesz i szukasz kolegi, czy raczej ładujesz tak, jak on próbował? Był moment szybciej, jak minął rywala i miał piłkę w polu karnym i tylko bramkarza przed nim. To nie było na wprost bramki, ale trochę obok. I pewnie bym strzelał, a w tym momencie, kiedy on już zwolnił i kiedy już skupił na sobie bramkarza i stał w miejscu i jeszcze obrońca go zabiegał, to w tym momencie chyba najlepszą opcją było po prostu wycofanie piłki na wkładkę, na wprost bramki do kogoś. Okej. Co tutaj jeszcze możemy zapytać, Sławek? Przede wszystkim chciałem zaprosić tutaj was. No tak. Jest okazja, Bartek jest z nami. Jak macie jakieś pytania, to zgłaszajcie się. Oczywiście głos wam będzie udzielony. Śmiało, nie wstydźcie się. Widzicie, Bartek nie gryzie, to jest jeden z nas, więc śmiało, śmiało. Ja mam takie pytanie, bo mi się nasuwa pytanie właśnie o tego naszego trenera Niedźwiedzia, no, który naprawdę tutaj wyrasta w Ekstraklasie na topowego trenera i super, bardzo mi się podoba jego podejście i praca i generalnie wszystko mi się podoba, że tak powiem. Dawno nie było takiego coacha w Widzewie.
Też podoba mi się młody Szulczek właśnie z Warty, która nas ograła. Takie podobne, myślę, podejście do trenera Niedźwiedzia, ale do czego dążę? Czy według ciebie my zanotowaliśmy progres od rundy jesiennej? Bo według mnie, jak sobie tak na chłodno analizuję te mecze, mimo to, że mamy problem z tą skutecznością, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji, o kontrolę nad meczem, o taką kulturę gry, taką pewność siebie, wyglądamy lepiej. Punktowo paradoksalnie stoimy tak samo, jak staliśmy po takiej samej ilości kolejek na jesieni. W ogóle uważam, że Polska Liga jako całość zrobiła progres, bo dzisiaj już nie wystarcza, że ktoś tam będzie jakieś punkty łapał. Dzisiaj już każdy na każdego patrzy, kto lepiej gra w piłkę i gdzieś tam to młode pokolenie albo gdzieś tam to pokolenie trenerów, którzy gdzieś przebijali się przez niższe ligi, dochodzi do głosu i tam przykłady właśnie, nie wiem, Rakowa, czy tutaj Niedźwiedzia, czy Szulczka, tam jeszcze tych przykładów było kilka w ostatnich latach i gdzieś to tam fajnie wyglądało. Myślę, że tędy jest droga, żeby właśnie gdzieś tam skupić się na kreowaniu też w ataku pozycyjnym, bo to potem powinno przynosić efekty. Jeżeli chodzi o naszą grę, to tak, też zgodzę się z tym, że już pominając nawet sytuację, to my tej piłki chyba trochę mniej tracimy, nawet biorąc pod uwagę ryzyko, w jakim gramy i wyprowadzanie piłki cały czas krótkim podaniem z naszej piątki. No, na palcach jednej ręki można policzyć, kiedy my próbujemy zagrać dłuższym podaniem od bramkarza, więc ryzyko jest podejmowane cały czas, a ta gra wygląda lepiej, więc no, gdzieś muszę się z tym zgodzić, z tą opinią. Okej, okay. Mamy dwie osoby, które właśnie przed chwileczką zgłosiły się do zadania pytania. Jest z nami Brad Pitt i Adaś, tak jak w kolejności, której powiedziałem. Dobry wieczór i zapraszamy. Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Bartek. Słychać mnie, tak? Halo, halo? Tak, słychać. Super. Od razu powiem, że większości nie słuchałem, także z góry przepraszam, jeżeli zapytam o coś, co już było, to po prostu mi powiedzcie od razu, bo może się tak zdarzyć. Pierwsze pytanie, Bartek, jak to było z tym wolnym na Legii? Bo w kulisach widzieliśmy, już nie pamiętam, czy to były kulisy nasze, klubowe, no nieważne. W każdym razie, że Chładunowi mówiłeś, że tak chciałeś, tak, że celowałeś, żeby od głowy. Ja mam taką teorię, że to była taka zemsta na Pszczółku za sytuację, której sędzia chyba nie widział we wcześniejszej fazie meczu, kiedy tam walczyliście o piłkę i chcący czy niechcący cię uderzył w twarz. Także ja mam taką teorię, że to była taka zemsta i to tak perfekcyjnie zrobiona, że nie dość, że zgodna z przepisami, bo piłką, nie dość, że skuteczna, no bo mu oddałeś, to jeszcze bramka z tego padła. To tak między nami mówiąc, jak to tam było? No, podoba mi się ta teoria, ale wiesz, no Wszoła strzelił na tą samą bramkę dwa razy z głowy tak praktycznie, więc tak na poważnie, to wiesz, mój kolega, no znamy się kupę lat, od 18 graliśmy razem w reprezentacji, dobry piłkarz, nie, tam nie ma żadnych teorii, gdzieś trafił mnie ręką przypadkowo, ja nawet sędzią spytał mnie coś tam, mówię, nie, no co ty, no, przypadkowo nawet mnie nie widział tam, nic tam nie kombinuj, żadnych tam, wiesz, kartek, a nic tam nie dawaj, sam powiedziałem mu od razu. I tyle, tutaj z rzutem wolnym to też był ten temat troszkę poruszony szybciej, bo Chładun właśnie gadał też potem po meczu, że miał to, kontrolował ten strzał, a się śmiałem, że nie, bo już zaplanowałem to szybciej i to tak w formie żartu. Okej, okay, czyli założenie było nad murem, tak jak z Jagiellonią na przykład, tak? Tak, z boku, żeby piłka miała mur i dokręcała się w kierunku słupka. Jasne. Okej, okay. Kolejne pytanie takie bardziej... nie wiem, być może się już pojawiło, zarówno o twój osobisty nastrój na tym etapie sezonu, jak i nastroje ogólnie w szatni, jakie panują. Czy no ciekawi mnie po prostu, czy z racji tego, gdzie jesteśmy w tabeli, gdzie ten cel, powiedzmy, sprzed sezonu, czyli to utrzymanie, no można chyba powiedzieć, że praktycznie jest wykonane, czy w szatni rzeczywiście jest taka mobilizacja, że kurde, dobra, mamy szansę coś ugrać, te puchary, tak mówiąc wprost, to ciśniemy do końca, bo może się uda, czy raczej jest tak na lajcie, powiedzmy, tak?
Mówię, pytam zarówno o twoje osobiste nastawienie, jak i ogólnie, czy da się odczuć w szatni jakieś takie właśnie, nie wiem, mobilizacje, że mamy szansę, wykorzystajmy, czy coś w tym stylu. Nie, no w sporcie zawodowym to nie ma tak, że wiesz, że idziesz na mecz, że pograć, to tak na Orliku mogę iść sobie pograć, a nie w meczu. No to, że gdzieś tam ktoś zagra jakiś mecz słabszy, nie znaczy, że ktoś nie chciał wygrać, albo że ktoś nie chce grać w pucharach, bo ktoś se rzuci, bo będzie miał krótsze wakacje, to jakieś takie brednie są. Raczej póki piłka w grze, to każdy gra jak najlepszy wynik, no bo wiesz, no ambicja zawsze sportowa jest, to jest klucz, no ale no gdzieś tam, gdzieś to się wiąże też z jakimiś innymi rzeczami, no bo wiesz, jak ktoś wygrywa mecze, to może, nie wiem, ktoś może mieć jakąś premię, ktoś może mieć coś, więc nie sądzę, żeby kiedykolwiek zdarzyła się jakaś sytuacja w piłce, żeby ktoś nie chciał wygrać meczu albo ktoś chciał przejść obok meczu. I póki będzie szansa, to będziemy na pewno grali do samego końca o puchary, jeżeli będziemy w stanie. Okej, no mam nadzieję, że skutecznie. Chyba wszyscy mamy taką nadzieję. Ostatnie pytanie, to tak jeszcze cofnąłbym się do serialu. Konkretnie mam na myśli sytuację, kiedy nie tyle serialu o Widzewie, co tę sytuację piłkarzy na podsłuchu, kiedy miałeś podpięty mikrofon. Mnie to mówiąc wprost ciekawi, czy to po prostu nie przeszkadzało. Czy nie przeszkadzało w takim znaczeniu, że gdzieś tam z tyłu głowy no miałeś, że ten mikrofon jest podpięty. Nie wiem, żebym czegoś za dużo nie powiedział i tak dalej. Czy to, mówiąc krótko, nie przeszkadzało, nie deprymowało ciebie w trakcie meczu? Ja w tym meczu się na tym nie skupiałem praktycznie w ogóle i tym momentami w ogóle o tym zapomniałem, ale byłem podpięty potem w meczu z Rakowem też, jak wracałem po kontuzji, na ławce siedziałem i byłem podpięty, na ławce siedziałem. Mhm. Pamiętam, że przez 45 minut siedziałem sztywny na wyprostowanych plecach, przez sekundę się nie odezwałem, bo z ławki się mecz oglądał o wiele ciężej niż z boiska i byłem tak w kur, za przeproszeniem, zniesmaczony tym, że nie mogę grać w tym meczu, że gdzieś tam wracam i to wszystko działo się beze mnie i gdzieś w przerwie rzuciłem tym mikrofonem, powiedziałem chłopakom, że go ściągam, bo mnie to hamuje i nie mogę pokrzyczeć, nie mogę reagować, więc gdzieś tam wtedy to tak, to wtedy mi na ławce przeszkadzało, a na meczu z Legią nie myślałem o tym. Aha, czyli pewnie nie pamiętałeś po prostu, że nawet coś masz podpięte, tak? Tylko skupiałeś się na meczu, rozumiem, tak? Tak, to wiesz, jak piłka lata, skupiasz się na tym, żeby grać w piłkę, to tam nie myślisz o tym, że ktoś na trybunach je popcorn, nie? Albo że tam ktoś tam przyjechał i cię ogląda, to raczej to może gdzieś tam przed meczem o tym myślisz, czy w przerwie, czy po, ale jak się dzieje akcja, to nie, skupiasz na czymś innym. Jasne, no dzięki za odpowiedź. To ostatnie jeszcze może nie tyle pytanie, co taki wniosek formalny, bo rozmawiałem z paroma chłopakami z fan klubu z Poznania i kazali ci przekazać taką wiadomość, że oni bardzo chętnie machną ręką na tę wartę, na ten ostatni mecz, który średnio wyszedł i puszczą, powiedzmy, w niepamięć, tylko mają taki jeden warunek. Nie wiem, czy się domyślasz, jaki. No nie, słucham, jestem skoncentrowany. Pewnie chodzi o Lecha. No tak, zbliża się kolejny mecz z drużyną z Wielkopolski, obecnie rozgrywającą swoje mecze w Poznaniu. Także no myślę, że chłopaki nie tylko z Poznania, z naszego fanklubu, ale i ogólnie my wszyscy byśmy byli zadowoleni, jakbyście tam sobie troszkę odbili, nie? Te warte. Także przepraszam, powiem wprost, rozjebcie chłopaki tego Lecha, wszyscy na to liczymy i fajnie by było, jakby się udało. No tak, no gramy o pełną pulę, to jak już powiedziałem, to nie ma różnicy, czy Legia, czy Krzeszów-Ostrowiec, czy tam Lech, czy ktokolwiek inny. No ale wiadomo, że są takie mecze, które smakują troszkę bardziej i na pewno taki mecz z Lechem do takich meczów należy, więc no co, no przygotowujemy się i gramy o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. Trzymam za słowo. Okej, okay, to ja już dziękuję, się wyłączam, dzięki za odpowiedzi i trzymajcie się wszyscy, na razie. Dziękujemy. Następną osobą, która zgłosiła się do pytania Bartkowi, jest Adaś, także dobry wieczór, Adaś, zapraszamy. Maksymalnie 3 pytanka, bo pokój będzie trwał do 20:30, także mamy jeszcze 17 minut. A słychać mnie? Nie, słychać jest ok. Dobra, to witam was wszystkich. Cześć Bartek, dzięki za derby przede wszystkim, bo cały czas pamiętam i chyba nigdy nie zapomnę. Więc bardzo dziękuję. I ja mam trochę inne pytanie. Chodzi o rzuty karne u nas w drużynie. Czy po tym karnym ze Śląskiem zamierzasz podejść w najbliższej przyszłości, jeżeli taka okazja się będzie, bo coś u nas kiepsko z
jedenastką, a moim zdaniem no chyba jak ktoś strzela dobrze wolnym, to karne będzie strzelał cały czas, nie? To pierwsze, no drugie i drugie, no w sumie taka ciekawostka bardziej, no bo jeżdżę na wszystkie mecze, tak? Czy to u nas, czy na wszystkie wyjazdy, dwa na razie ominąłem w tym sezonie i na chłodno jak wracam do domu oglądam mecze i nie uważam, znaczy inaczej, uważam, że nasze miejsce w tabeli jest trochę za niskie. Teraz część osób może się trochę uśmiechnąć, ale z tego jak gracie, jak tworzycie sytuację, jakie jest prawdopodobieństwo zdobycia gola przez nas, no to uważam, że wykreowane sytuacje, no trochę tam leży skuteczność, nie? Czy to, nie wiem, jest wina Jordiego, jego głowy, tak, że nie strzelamy więcej bramek, a powinniśmy, no bo uważam, że tak spokojnie z 9 punktów więcej powinniśmy mieć na koncie, tak, biorąc pod uwagę cały sezon, więc w sumie to są moje dwa pytania, co z jedenastkami, czy będziesz podchodził, bo ja bardzo bym chciał, no a drugie, czy też nie uważasz, nie uważacie, czy nasze miejsce w tabeli nie powinno być troszeczkę w górę, tak? Więc to tyle. No, chyba, mówisz o pierwszym miejscu. Chyba dwa pytania, już nie wiem, czy byłeś od początku z nami, ale chyba gadaliśmy o tych dwóch sprawach. Jeżeli chodzi o Karnen, to kiedy jest Martin na boisku, to Martin jest pierwszy i to cały zespół akceptuje, cały zespół tego chce, bo Martin robi to w zespole najlepiej. A w ostatnim meczu ja miałem strzelać, jeżeli byłby rzut karny. Akurat, bo gdzieś tam mamy taką hierarchię w zespole i w zależności też kto jest na boisku, ale ja byłem przewidziany do jedenastki w tym spotkaniu. A jeżeli chodzi o skuteczność, no to tam rozmawialiśmy o tym X-Goal też chyba z pół godziny temu, to tam właśnie gadaliśmy, że no problem mamy taki z boiskiem, że gramy cały czas trenujemy cały czas na sztucznym. Jeden raz w tygodniu wchodzimy na hybrydę, a gramy jeszcze mecz ligowy na trawie i ma to bardzo duże przełożenie, no bo jak ja na przykład mam podejść, trenować rzuty wolne na sztucznej, no to ja wyglądam fatalnie, to kopię w krzaki i ta piłka w ogóle nie leci tam, gdzie chcę, więc ja tego unikam. I tak, jeżeli chodzi też o inne sprawy, kopania piłki na sztucznej, no to w ogóle jest inaczej to wygląda niż jak się kopie na trawie, więc no szukałbym trochę może głupiego usprawiedliwienia, że potem przychodzimy na mecz i tak naprawdę na rozgrzewce 3 razy kopię na trawie piłkę na bramkę i muszę wtedy już ułożyć stopę, przygotować się do strzelania na boisku. No i przynajmniej z mojej perspektywy, tak ja to czuję, może ktoś czuje inaczej, może komuś innemu to w ogóle nie zmienia nic, może ktoś zawsze kopie tak samo, gdziekolwiek by nie grał i życzę tego, żeby tak było wszystkim, ale mówię jak ja to odczuwam. Adaś, coś jeszcze? Masz jakieś pytanie, czy to wszystko? Nie, ja już bardzo dziękuję, zajmuję się kolacją, miłego wieczorku, dzięki. Dziękujemy ci również. Dzięki. Wpuszczamy kolejną osobę, Sławek, zaraz będziemy kontynuować, Damian. Ale póki mamy osoby, to widzę, że Damian był kolejną osobą, Jankowski, sędzia piłkarski, z tego co widzę, także zapraszamy, dobry wieczór. Dobry wieczór, halo, słuchaj, nie? Tak, słuchaj. Tak, słuchaj. Bartek, pytanie, nie wiem czy już padło, ale o Jordiego, jak on się czuje, bo głośna sprawa z tym, że usunął Instagrama i inne konta społecznościowe, jak to tam z nim tak naprawdę jest. A drugie pytanie o sędziego, który jest, że tak powiem, najsympatyczniejszy, który jak przyjeżdża, to wie, że będzie to dobre spotkanie. Dzięki. O sędziego, nie mogę na nikogo nic powiedzieć, bo potem ktoś odsłucha i będzie miał do mnie pretensje, także ja dyplomatycznie powiem, że nie skupiam się na sędziowaniu, tylko na graniu w piłkę. Bartek, to jest pomidor. Masz jednego pomidora, może no, ale, wykorzystać. Ale widzisz, dałem taką odpowiedź, że nie wykorzystałem, to wezmę go sobie na później jeszcze. A jeżeli chodzi o Jordiego, no to ja nie wiem, czy Jordi ma jakiś problem, wiesz, no my tam się znamy od wakacji, gdzieś tam parę razy gadaliśmy, gdzieś też prywatnie i no, chłopak normalnie skoncentrowany na grze, na robocie, może czasami rzeczywiście ta ambicja go, energia rozpiera bardzo, bardzo mocno i może ta frustracja gdzieś tam go dopada, kiedy samego na siebie, czy coś tam jak jakiejś sytuacji nie strzeli. Ja to rozumiem, bo ja też na przykład teraz z perspektywy meczu z Wartą też czułem 2-3 razy taką frustrację na siebie, że gdzieś ciężko do tych sytuacji... Było widać. Ciężko do tych sytuacji jest dojść i wiesz, ja chciałem tego gola bardzo i gdzieś tam są takie momenty, że trzeba się na chwilkę zatrzymać i 2 wdechy wziąć, żeby zaraz znowu do roboty wrócić z chłodną głową o tyle, ile się da, bo wiesz, tą presję cały czas się czuje, że ludzie się domagają, robią doping i racy odpalają, oprawy są, wszystko, każdy chce wygrać mecz, my też chcemy, a czasami jest tak, że wiesz, tak czujesz taką bezsilność trochę, przesz, robisz akcję, my siedzimy na nich, oni walą długo i nagle okazuje się, że odbierają nam piłkę i walą nam na 2-0 i jest taka sytuacja, że wiesz, no ręce ci i gaci opadają i nie wiadomo, co z tym zrobić.
No i co, no może też miałem taki moment po prostu, że gdzieś tam tak to poczuł i tyle. No nie doszukiwałbym się jakiegoś problemu wielkiego. Dobra, dzięki bardzo. Dziękujemy, Damian. To ja mam, Bartek, dla ciebie pytanie, może nie trudne, ale jeśli stoisz, jesteś kibicem, stoisz z boku i oglądasz te wszystkie nasze spotkania, to największy atut, jaki miałbyś wymienić tego zespołu i największa słabość, którą ty widzisz gołym okiem i która według ciebie powinna zostać poprawiona, aby te wyniki były lepsze? No to uwaga, podlizuję się, atut to kibice. No, wiesz, tam kreuj... Ale oczywista, jeszcze powiedz innego. Nie ma takich kibiców jak widzów. I to u siebie na wyjazdach. Wiesz co, te x gole tam to trochę przekłamuje czasami, ale w większości wypadków się zgadza. Najwyższy mamy albo tam w top 3 na pewno, więc możliwość stwarzania sytuacji, dobrze nam to wychodzi. No szkoda, że mówię, no gdzieś tam trenujemy w warunkach słabszych niż inni i to wydaje mi się, że przekłada się na skuteczność. Czyli skuteczność największy minus i największy plus ilość stworzonych sytuacji, krótko mówiąc. No, ale skuteczność na obozie była topowa, bo na treningach wszystko wpadało, na sparingach dużo bramek, no i przyjeżdżamy i potem mówię, no trenujemy cały czas w śniegu albo gdzieś na sztuce i potem kopiemy w krzaki, więc to mówię, ja to czuję z mojej perspektywy, że zmiana na wierzchni ma znaczenie i mam nadzieję, że jak wejdziemy na trawę, będziemy trenować na trawie, to się poprawi z dnia na dzień i wtedy by jakby ta moja teoria gdzieś by się sprawdziła. A to właśnie odpowiedziałeś na pytanie, bo chciałem się cię spytać, czy w ogóle wy wejdziecie w tym tygodniu na trawę, chyba tylko na hybrydę ewentualnie na łodziance, tak? Nie wiem, bo jest mróz, więc z tego co słyszałem, to w piątek możemy być w Wiśniowej znowu, a dzisiaj i jutro na Sępią, więc póki co chyba trawy nie ma. No tak, to jest duży problem, już to podkreślamy po raz kolejny, no ale no niestety takie są ograniczenia w naszym kochanym mieście. Natomiast ja mam do ciebie może jeszcze inne pytanie. Najlepszy mecz Widzewa w tym sezonie według ciebie i najgorszy? Taki, który byś powiedział, no tutaj daliśmy ciała. A najlepszy z moim udziałem, czy jak nie grałem też? Pewnie najlepszy pewnie był swoim. Poczekaj, pomyślę. A, najgorszy. To najgorszy, chyba taki najsłabszy, w ogóle najsłabszy. To pierwsza połowa na Górniku była chyba taka ciężka. Dramat. Ciężka. Tam się w ogóle nie poukładało w tym meczu. To był taki Drugą... Ale też mieliśmy swoje sytuacje, Bartek. Nie, druga już była dobra, więc ciężko mi powiedzieć cały najsłabszy, że byliśmy cały mecz słabi, bo pierwsza połowa z Radomiakiem też była słaba, ale druga znowu była dobra, więc kurde. Warta wyjazd może, który de facto dobra, wygraliśmy? Dobra, wygrałeś ze mną, no bo to był fatalny mecz, rzeczywiście. Tam chyba z tego co pamiętam, jaką częścią ciała strzelił bramkę Patryk Lipski, z tego co pamiętam? On też nie wie. Biodem. Też nie wie co, nie pamięta, no i jak, no, gdzieś tam skoczył do głowy, a strzelił gdzieś tyłem, plecami albo właśnie, ale fajnie. To tam było. Fajnie, że wpadł, dobrze się złożył. Pierwsza połowa w Mielcu na przykład? No ja oglądałem sobie z perspektywy ławki, bo gdzieś tam pojechałem na mecz, myślałem, że będę gotowy, ale na rozgrzewce przedmeczowej powiedziałem trenerowi, że w tym meczu raczej muszę go przeprosić, bo na rozgrzewce też nie czułem się pewnie i raczej nie byłem do gry. No nie oglądało się tego dobrze w Mielcu, muszę powiedzieć szczerze. Też byłem mocno tym zadziwiony, że mając tak duże problemy w meczu można wygrać 3-0 i znowu tam potem wiadomo, że wynik troszkę zaczernia obraz tej gry. Może nam te małe stadiony nie sprzyjają po prostu, wiesz, te pierwszoligowe. No tak, Widzew jest stworzony do grania na wielkich stadionach po prostu. Czyli co, Camp Nou? No, a czemu nie, skoro tak mówisz, to mogę jeszcze raz pojechać zagrać. No oby tak było, ale jeżeli nam by się udało coś zagrać w pucharach, wiesz, Barcelona jest na pierwszym miejscu, to raczej w tym sezonie, w przyszłym się raczej nie uda, bo będzie pewnie grana Liga Mistrzów. Apeluję o rozwagę, mistrz Polski gra w pierwszej rundzie eliminacji, więc do Ligi Mistrzów to tam jeszcze jest... Ale wiesz, w Widzew trzeba wierzyć, tym bardziej, że mamy swoje dobre momenty, to który najlepszy mecz w takim razie? Emocjonalnie najlepszy na Legii, nie? Jakby to się tak... A sportowo, jeżeli chodzi o grę, no to dobry mecz był z Zagłębiem Lubin, dobry mecz był z Krakowią, takie dość
mocna nasza dominacja w tych spotkaniach. Więc... A pamiętasz Radom jak u nas? No już mówiłem, że w meczu z Radomiakiem pierwsza połowa też nie była za dobra. A Raków? Jak patrzysz na Raków, mecz z Rakowem? Bo według mnie to takie piłkarskie szachy, można powiedzieć. Dużo biegania. Chyba to był najlepszy wynik całej lidze do tej pory, jeżeli chodzi o kilometry przebiegnięte przez nas i przez Raków. Dwa zespoły przebiegły w tym meczu w sumie 250 km ponad, więc to jakiś jest w ogóle hit na skalę światową, a nie tylko ekstraklasy, bo to nie ma takich meczów. Na wyższym poziomie biega się mniej, a on tu się przebiegło no... Czyli do Warszawy i z powrotem bardzo. No, to było sporawo. No wiesz, no mówię, no gdzieś ciężko wytypować taki najlepszy nasz mecz, no bo tyle tych x goli mieliśmy, tyle tych sytuacji takich dobrych, że jakbyśmy postrzelali więcej, to tak jak sami mówicie, to gdzieś ktoś podliczył tak sobie chyba ze swoich szacunków, że powinniśmy mieć kilka punktów więcej, to byśmy pewnie w co drugim meczu mówili, że to był świetny mecz. Powiedzmy krakowskim targiem, że najlepszy przed wami jeszcze, najlepsze mecze przed wami i tak zostało. Najlepszy będzie ten, który się zbliża, a po nim kolejny i kolejny. A z czego wynika to, że widzę ma tak dobre końcówki meczów, bo jednak jak sobie tak przeanalizujemy te strzelone bramki, to my naprawdę te ostatnie 15-20 minut z reguły mamy bardzo dobre. No może z przygotowania trochę, nie? Bo gdzieś tam po 70-80 minucie to w Polsce gra się bardzo otwarcie, ta liga jest bardzo fizyczna, tak w Hiszpanii nie ma tak na przykład, nie? Tam jest tak troszkę bardziej szachy, bardziej zamknięte są te mecze. Jak stracisz piłkę, to potem kilka minut możesz jej nie mieć, a w Polsce... Większa kontrola przeciwnika. No, a w Polsce w zasadzie w minutę każdy zespół ma piłkę po 2-3 razy. Gdzieś ten pressing i uwolnienie się spod pressingu i pressing uwolnienie się spod pressingu jest sporawe. No i może po prostu gdzieś tam fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani, no bo jak patrzymy te statystyki biegowe, to w większości meczów po 5, 4, 5, 6 kilometrów jest przeciwnika, no to może oni puchną po prostu, a my dalej przemy. No właśnie, też mi się to rzuciło w oczy, trener Kacprzak top, nie? Bo naprawdę, no ja sobie przynajmniej od czasów reaktywacji nie przypominam tak biegającego Widzewa. No i wiesz, jak sobie tam patrzymy na średnią, ale mamy kilku piłkarzy, którzy tam też indywidualne wartości duże wykręcają, bo Marek tam jest pod 12 w każdym meczu prawie, Kunio to tam, to jest norma, że tyle biega. Julek, 22. No, Julek też sporo. Ja się śmieję z Kunikiem, że ja w meczu znowu przebiegnę swoje 10,5-11, on przebiegnie 13 i będziemy mieli znowu średnią 12 i każdy będzie zadowolony. No i tak wiesz, tak. Jeden trochę ma coś innego i każdy ma jakiś atut i to trzeba jakoś posklejać, żeby to wszystko razem działało. To tak ja jest z tym. Piotrek jest mamy jeszcze Piotrka, dokładnie. Dawaj Piotrek jeszcze raz. No i co Bartek, jak oceniasz tą Wisłę Płock, jak patrzysz na ten mecz? No ja drugą połowę oglądam, no to ta czerwona kartka trochę tutaj jakby zadziałała na korzyść, no ale tak indywidualnie widać, że troszkę Płock no lepiej wygląda przy piłce w tym meczu przynajmniej. No ale nie widziałem pierwszej połowy, więc no ciężko mi powiedzieć. Ale trochę szczęścia też mają ta poprzeczka i no w pierwszej połowie to Warta bardzo dominowała, teraz to się wyrównało. Ja tego nie widziałem. Mhm. No w pierwszej połowie to bardzo widać było, że Warta bardzo przycisnęła i to był dobry tam po prostu fuks, że nic nie wpadło. To jest tak jak u nas, że tam te sytuacje są i po prostu nie wiem. No ja to widziałem z pięć takich bardzo dobrych, gdzie dwie to były setki, gdzie to w ogóle jakieś... Panowie, ale dobra. Wynik chyba dobry dla nas mimo wszystko. No tak, tak, na układu dla Beli oczywiście lepiej jakby wygrała Wisła Płock, natomiast no pewnie poczułem się trochę pewniej przed tym poniedziałkowym naszym meczem. No nie, zobaczymy. A mówiąc o Lidze Mistrzów, myślisz Bartek, że nie wiem, czy będziesz oglądał, ale czy dzisiaj ten Paryż wróci i Benzema z Messi pokażą tutaj wirtuozerię, czy jednak Bayern no, nie da po prostu taki mur zrobić, że nie jeszcze sami coś strzelą, nie? Benzema w Realu. Nie Benzema, tylko Messi i ten... Mbappé. Mbappé. Nie, no, wiesz, to jest taki poziom, że widzisz, co się dzieje w Europie teraz. Liverpool wali 7-0 United, United wali Barca przejeżdża się tam
No, po Realu, Real przejeżdża się po Liverpoolu i to jak ja dzisiaj powiem, że wygra 3-0 w Paris, a będzie 5-0 dla Bayernu i wiesz, nie ma to żadnego przełożenia, więc to na takim poziomie to już dyspozycja tak, może... Oni czekają już w tym Paryżu, przecież tam te, wiesz, dolary, ropa i tak dalej, to oni już przecież, dla nich to będzie tak jak tam Jurek Dudek widziałem gdzieś, mówił, że to mega... dramat, jak oni po prostu nie wejdą w końcu do tego finału i nie wygrają. A City? To samo, to wiesz, to... Ja też czekam i co, też nie mogę... A wspólny mianownik jest tego, że widzę w ogolił Manchester i Liverpool, także... Opa, Manchestery. Dokładnie, także... Także krótko mówiąc, to oni z nami nie wygrali. A Płock 1-0 z Wartą. Tak. Dobra, słuchajcie, mamy 20:29. Ostatnie trzy pytania, jeżeli ktoś chciałby je zadać, to zapraszam. Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi, może ktoś inny, kogo jeszcze nie było. Jeżeli nie, to będziemy za chwilkę kończyć. Bartek, na którym miejscu Widzew skończy w tym sezonie? I ile bramek będzie miał Bartek Pawłowski? Ty, na którym miejscu? No, na pierwszym. No i to mi się podoba. Nie, no wiesz, no tak, no co ja sobie mogę tak powiedzieć, bo tak sobie mówił, tak pytacie mnie o wynik tego meczu, tamtego, co, ale to dowiemy się po czasie, no to dzisiaj każdy może powiedzieć sobie wszystko. Ale tak realistycznie. Tak realistycznie. Może Bartek, może inaczej, bo tak to wróżbita Maciej pewno by nawet nie wywróżbił, ale może powiedz... Na którym ty byś chciał zakończyć miejsce? O, na którym byś chciał? Ja byłem 3x4, więc chciałbym mieć medal, więc ja bym chciał na trzecim, biorąc pod uwagę aktualną sytuację. No super, ja jestem za, też bym bardzo chciał. Pojawiła się jedna osoba, przepraszam, że ci przerwałem. Właśnie do tych pytań jest Konrad Chojnacki z nami, Manchester United fanboy, także może to chodzi o te 7-0. Cześć, witam. Ja jestem team Liverpool, to ja wygrałem, dobrze, 7-0. To przypał, panowie. Słuchajcie, mam takie pytanie stricte do Bartka. Czekaj, Bartek... bo żona się ze mnie śmieje, bo ona jest team Real. To ja team Barcelona i team United. Więc no fajnie. Bartek, mam do ciebie pytanie, słuchaj, bo jako że jestem twoim wielkim fanem, jako talentu piłkarskiego, to czy jest możliwość dostania od ciebie koszulki po którymś meczu? Nie, wiesz co, ja nie mam koszulek. Ja nie mam swojej koszulki jeszcze za ten sezon, a ja dostaję takich pytań cały czas. No nie mogę powiedzieć, że codziennie, ale po każdym meczu jest nasilenie zawsze. Ja widzę te wszystkie plakaty tych dzieci, które tam, wiesz, wywieszałem. Ja podchodzę, cykam sobie fotkę, się podpisuję coś, no ja jakbym miał za każdą koszulkę, którą rozdam, zapłacić, to bym trochę, wiesz, wyszedł na tym na minus, a nie na plus. Trzeba czekać na nowego dostawcę. Znaczy, każdą koszulkę, którą rozdam, to ja rozliczam z kontraktu albo idę do sklepiku i płacę cashem, więc to nie jest tak, że ja daję koszulkę swoją klubową albo coś, ja po prostu za to płacę, więc... meczówkę twoją, nie? No ale mecz, no tak, gdzieś tam mi ściągają to ze mnie, a pomimo tego ja w zasadzie co miesiąc jestem na jakiejś charytatywnej, gdzie coś przekazuję, te koszulki też przekazuję, także no muszę cię przeprosić, bo pewnie będzie problem, albo to się może nie zdarzy, że się dam koszulkę, no bo po prostu już tych koszulek tyle rozdałem, że mówię, no gdzieś tam wykorzystałem swoje limity do przodu na jakiś czas. Nie, no jasne, rozumiem, to dzięki w takim razie za inicjatywę, chociaż dzięki bardzo, panowie, to miłego, miłych kolejnych pytań. Dzięki, Konrad. Kolejny komrad. Ja mam ostatni. Taka fala plakatowa jest w Polsce właśnie, nie? Że wszyscy ci ludzie by chcieli te koszulki i widzę, że niektóre kluby nawet już oświadczenia wydają, że niestety takiego czegoś nie będzie. Ja się z tym generalnie zgadzam, no bo jak ktoś jest kibicem, to niech sobie idzie do sklepu i kupi koszulkę, a Bartek Pawłowski na pewno podpisze wtedy z przyjemnością. Wiesz co, teraz taką widziałem, takie no, generalnie dziadostwo, bo ktoś wrzucił na Allegro, wczoraj mi wyskoczyło na Twitterze właśnie, nawet nie wiem, czy ktoś z kibiców Widzewa tego nie publikował, koszulka Villarrealu oryginalna z meczu z Lechem Poznań, gratka dla kolekcjonera, taki podpis, 750 zł, kup teraz. No i jakiś gość wziął tam gdzieś od gościa, od piłkarza z Villarrealu, wziął, poprosił go, ten facet dał mu tą koszulkę, a ten wszedł na Allegro i ją wystawił na sprzedaż, no i sobie zarobi sobie kasę. A ja miałem taką... To tak samo jak robią z piłkami, Bartek. A ja miałem taką sytuację, dostałem go w klubie, że jakaś mama z Rawy Mazowieckiej czy coś tam prosi mnie o podpisanie koszulki
to ma największe marzenie córki. No to ja, wiesz, tam dostałem jakiś szalik od kibiców tam kiedyś i coś tam, wiesz, tak mówię, kurde, fajnie byłoby to dziecko, skoro nie ma pieniędzy, gdzieś tam nie ma nic widzewskiego. To gdzieś tam, wiesz, jakiś kubek kupiłem w sklepie, dorzuciłem, ten szalik dorzuciłem z podpisem, tam tych gadżetów napchałem, a potem kumple do mnie przyszli i mówią, ty co to odwalasz? A ja mówię, co odwalam? No przecież koszulka, którą podpisywaliśmy 2 dni temu, jest na Allegro. A ja wchodzę, patrzę, a tam ta koszulka na Allegro z podpisami zespołu. Więc wiesz, no generalnie dziadostwo i trzeba na niektóre rzeczy uważać. No tak, tak, zgadzam się. No ale widzisz, miałeś dobre intencje. Miejmy nadzieję, że dobro wraca i wiesz, i to do ciebie kiedyś wróci. No wiadomo, ludzie są różni. To co, Patryk, będziemy chyba sobie kończyć. Adaś, miał jeszcze jedno pytanie, Sławek, spokojnie. Takie dla kibiców. Ulubiona przyśpiewka, która was najlepiej niesie, albo ciebie, która najlepiej niesie, i czemu jest to brand, by pod koniec meczu? Wiedziałem. Ja lubię o łódzki widzę ole, więc ja gdzieś to od dzieciaka to zawsze. Czyli brand. W chacie siedziałem i zawsze sobie nawet pod nosem śpiewałem. No jest coś w tej pieśni, która nas niesie i legendarna... Ostatnio był temat. Czemu Brandby? Bo to było przez kibiców jakby pierwszy raz na meczu z Brandby. Ściągnięte od kibiców Brandby? Tak. To śpiewali kibice Brandby, wiesz, jak graliśmy z... Dobra. W latach 90. Ale my to robimy lepiej po prostu. Brandby, ale... No, w każdym razie... Franek Smuda latał tam, wiesz, po tym stadionie w Kopenhadze, bo oni się takie żółte banany mieli dmuchane i mówił do nich, że teraz mogą żreć te swoje banany. No tak. Franek, tam była kiedyś taka jakiś opis tych wszystkich tekstów, które miał, to też się z tego gdzieś tam nazbierało parę anegdot. On mówił, że on piłkarza poznaje już na schodach, że jak ktoś wchodzi po schodach, to on już wie, czy wchodzi. Był taki zawodnik w Widzewie, Hiszpan chyba, z tego co pamiętam, którego tak ocenił. No tak. Franek zawsze mówił, że jak piłkarz chodzi po schodach, to on już wie, czy jest dobry, czy nie. I generalnie no, dużo tak było. Mi się tak podoba taki tekst, naprawdę. Dużo było tych lapsusów w ogóle jego językowych i te, no nie, no barwna postać, legenda Widzewa bez dwóch zdań. Dobra, słuchajcie, myślę, że to już jest czas. Obowiązki, także nie będziemy przeszkadzać dalej. Bartek, dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia, za udział. Myślę, że było bardzo miło. Pobiłeś chyba na żywo rekord, jeśli chodzi o piłkarzy, także coś w tym jest. Życzę ci jak najwięcej bramek, oczywiście tego medalu w tym sezonie i kolejnego dobrego sezonu w Widzewie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że zostaniesz i ten sezon będzie jeszcze lepszy. Dziękuję wam, dziękuję Sławek, dziękuję Błażej. To był Widzew Red Room numer 39. Dzięki. No ja od siebie dodam. Jeszcze tylko od siebie dodam, że chciałbym pewno, i to jest pewno chcieństwo wszystkich kibiców, żebyś tu został z nami jak najdłużej, żebyś był wzorcem dla tych młodych kibiców, żeby dumnie nosili nazwisko Pawłowski na plecach, bo potrzeba nam w dzisiejszym czasie, gdzie wiesz, ci piłkarze jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają, potrzeba nam takich Bartków Pawłowskich. I wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim ci Bartku życzę i no i tak jak Małysz, nie? Każdy kolejny mecz, skupiajcie się, 3 punkty i żeby nas to zaprowadziło do upragnionego celu po ponad już 20 latach. No, dzięki wielkie za te fajne, ciepłe słowa i mam nadzieję, że sprostamy tutaj oczekiwaniom. Dobrego wieczoru, trzymajcie się wszyscy, do usłyszenia w następnym tygodniu po meczu z Wisłą Płock. Cześć wszystkim, na razie. Cześć, a we widzę. Cześć, Awe Widzew. Cześć.